Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Dariusz Joński, wiceszef Inicjatywy Polskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Sejmowej Komisji zajmującej się wyjaśnianiem Komisji Śledczej wyborów niedoszłych, kopertowych. Witam pana posła, pana przewodniczącego. Dzień dobry, panie doktorze, witam państwa. Panie pośle, Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński będą dzisiaj wpuszczeni do Sejmu na salę obrad. No, oni sami mówią, że będą chcieli swoje poselskie obowiązki wykonywać, bo twierdzą, że posłami są. Marszałek Sejmu twierdzi, że jest inaczej. Jak będzie wyglądał ten dzień w Sejmie? Jeśli klub zaprasza kogokolwiek albo poseł, to oni mogą wejść na teren Sejmu. Jako byli posłowie też ewentualnie. Tak, jako byli posłowie też mogą mieć takie legitymacje, bo każdy poseł, który już nie jest posłem, do końca życia może wchodzić do Sejmu. Natomiast na salę plenarną już nie. Na salę plenarną mogą wchodzić tylko i wyłącznie posłowie. I tutaj sprawa jest jasna. A co jeżeli w grupie posłów Prawa i Sprawiedliwości, a tych jest prawie 200 w Sejmie, będą chcieli wejść, to wyobraża pan sobie, że nie wiem, Straż Marszałkowska będzie ich wyciągała z tłumu, jakieś tego typu sceny mogą się w Sejmie wydarzyć? Pyta pan mnie, czy doprowadzą do burt i będą chcieli na siłę wejść na salę? Albo inaczej, czy Straż Marszałkowska użyje siły, żeby ich nie wpuścić? Straż Marszałkowska zrobi wszystko, żeby na salę weszli tylko posłowie, a na pewno nie przestępcy, nawet jeśli zostali ułaskawieni, no bo nie wyobrażam sobie siedzieć w jednych ławach z przestępcami. Nawet, tak jak powiedziałem, zostali ułaskawieni. Po cóż by mieli wejść na salę, skoro nawet nie mogą głosować i mandaty wygasły? Straż Marszałkowska jest od tego, żeby pilnować między innymi porządku i mam nadzieję, że panowie posłowie nie postawią w niezręcznej sytuacji Straż Marszałkowską. Byli posłowie, bo już posłami oczywiście nie są. Są zdaniem Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Jak to, panie pośle, jest, że w tej sprawie stanowisko tej Izby jest nieuznawane przez pana posła chociażby, czy marszałka Sejmu w sprawie uznania wyborów parlamentarnych za ważne? Już tak, tam był przedstawiciel chociażby ministra sprawiedliwości podczas posiedzenia w tej sprawie. Znaczy, mandat wygasa w momencie prawomocnego wyroku. Tutaj orzekły wolne sądy i muszą się do tego zastosować. Co innego jest sprawa ułaskawienia. Sąd orzekł, że to wygaszenie mandatu było nieskuteczne. Ale jakie nieskuteczne? Znaczy, wydaje się, że tutaj sprawa jest zero-jedynkowa. Znaczy, prawomocnie skazany traci mandat. Koniec, pan, kropka. Ale przecież wie pan, że według jeśli Izby Kontroli kogokolwiek innego sprawa by to, nie jest zero-jedynkowa. Jeśli kogokolwiek by to innego dotyczyło, dokładnie byłoby tak samo. Każdy prawomocnie skazany traci mandat. I marszałek nie miał innego wyjścia. Musiał to zrobić. Natomiast to, co sobie panowie dzisiaj uzurpują, to jest inna sprawa. To, co zrobił prezydent w tej sprawie, to już jest w ogóle kolejne kuriozum. Ale ja pytam o tą Izbę Kontroli Nadzwyczajnej, panie pośle Sądu Najwyższego. Dlaczego jej stanowisko nie jest dla was wiążące? Dla mnie wiążące jest... Dla marszałka Sejmu. W jednej sprawie jest, a w innej nie jest. Dla mnie wiążący jest każdy wyrok sądu, który mówi wprost, jeśli jest prawomocny, wygaszamy mandat. Tym bardziej wie pan, że te sprawy... Przysługuje odwołanie od decyzji marszałka Sejmu. Było odwołanie i stanowisko tej właśnie Izby. Nie, znaczy ja nie wyobrażam sobie, żeby ci przestępcy mogli siedzieć na sali sejmowej. Nie wyobrażam sobie, żeby siedzieli z nami. Mandaty są wygaszone, mogą być uzupełnione. Politycy PiSu mówią, że nie dopuszczą do tego. Rozumiem, że politycy PiSu i Kaczyński wpadli na pomysł, że teraz będzie to ich taka nowa religia pisowska i będą chcieli na tym budować jakieś poparcie. Choć zwracam uwagę na to, co się dzieje w PiSie. Ekipa Morawieckiego jest niezadowolona z tego, co się dzieje wokół Kamińskiego i Morawieckiego, bo zdają sobie sprawę, że to nie dodaje punktu, bo jak popatrzymy na jakikolwiek sondaż poparcia w tej sprawie, czy Kamiński z Wąsikiem mają rację i czy powinni znaleźć się na sali, jest zero-jedynkowy. Nawet sympatycy PiSu uważają, że oni tam nie powinni siedzieć. Widzę, że pan poseł czytał tekst Michała Wróblewskiego na Wirtualnej Polsce w drodze do Warszawy w pociągu. Pozdrawiamy Michała Wróblewskiego. Do Warszawy, więc miałem chwilę czasu, więc też nadrabiam to, ale nie tylko, bo o tym się mówiło już od dłuższego czasu. Politycy PiSu tego nie mówią. To prawda, że nie jest tam jednoznacznie ta sprawa w samym Prawie Sprawiedliwości. Każdy, kto nawet przekroczy prędkość, no musi zapłacić karę, tak? Każdy, kto ukradnie 100 tysięcy i zostanie udowodniona wina, musi iść do więzienia. A dlaczego oni mają być jakieś święte krowy? Znaczy co, PiS budował partię, gdzie świętych krów? To ja panu posłowi zalecam zapoznanie się ze stanowiskiem Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, chłopskim rozumem, ale jednak Sąd Najwyższy to Sąd Najwyższy. Ludzie by chcieli mieć poczucie sprawiedliwości. Ktoś
złamał karę, ktoś złamał prawo, zostało udowodnione, prawomocnie skazane, musi za to odpowiedzieć. Oczywiście prezydent ma prawo przy prawomocnym ułaskawić, ale to nie znaczy, że panowie będą robili, co będą chcieli. I dzisiaj pewnie nie będą robili, czego będą chcieli. Straż Marszałkowska ma im to uniemożliwić. Panie pośle, tak czy nie dla CPK? Łódzkiego posła pytam, to nie bez znaczenia, bo CPK między Warszawą Jak mnie pan pyta dla łódzkiego CPK, czy łódzkiego posła, co oznacza CPK, to dla łódzkiego posła oznacza to likwidację łódzkiego lotniska. Ale nie tylko, bo również Modlin, Radom, wszystkie tak de facto regionalne ostatecznie byłyby zamykane i domykane. To w największym uproszczeniu, tak czy nie? My powiedzieliśmy wprost i to mówiliśmy, audyt. Czekam na ten audyt. Pan pełnomocnik rządu w tej sprawie zapowiedział, że przedstawi. Czekam na ten audyt. Przypomnę. Pełnomocnik rządu przeciwnik CPK. Nie ukrywał tego, że inwestycja jest mocno przeskalowana i przecież tam bez wbicia łopaty wydano prawie 5 miliardów złotych, więc ja powiem tak, ja dość sceptycznie podchodzę do pomysłu CPK i tego też nigdy nie ukrywałem. Uważałem, że ten komponent kolejowy ma sens, bo często korzystam z kolei i widzę, ile ludzi korzysta i kolej faktycznie cieszy się ogromną popularnością i to już tak można powiedzieć od kilku lat się zaczęła, pandemia jeszcze mocno to przyspieszyła. Natomiast jeśli chodzi o lotniska, ja byłem przewodniczącym podkomisji STAI w poprzedniej kadencji do spraw między innymi transportu lotniczego i myśmy ten wątek i ten temat wielokrotnie wałkowali. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o wybudowanie samego lotniska, no ale trzeba jeszcze skądś te 300-400 samolotów wziąć. Dzisiaj LOT ma o krótkim zasięgu prawie 70 wyleasingowanych, bo nie ma swoich, tylko wyleasingowanych samolotów. Trzeba by było 400 samolotów, bądź też przerzucić jakąś bazę innych samolotów. Tak, jesteśmy blisko granicy. Też żadna poważna linia nie chce się tutaj, bo jesteśmy państwem frontowym, lokować blisko... No to jest niepoważna linia? Nie, poważna linia, tylko ma 70 samolotów. Proszę zwrócić uwagę, gdzie w większości Polacy latają. No, ale to też jest kwestia Europa, możliwości dzisiaj Europa, tego lotniska, którym LOT dysponuje. Może panie proszę, to jest też z tym związane, że lotnisko ma ograniczone możliwości. Dobrze, to jeśli pan ten wątek dotyka. Faktycznie w tym roku prawdopodobnie będzie około 20 milionów pasażerów. I jest zapchane. Dlaczego? A dlaczego jest zapchane? Dlatego, że tam wszystkie low-costy lądują. Niech pan zwróci uwagę, co się dzieje na przykład w Londynie. London City, w centrum miasta lotnisko, ma tylko i wyłącznie biznesowe i te, które są po Europie. Low-costy, wszystko jest poza Londynem. Tak samo można by było low-costy wyrzucić. Łódź, Radom, panie który Boże, stoi pusty, na które poszły ogromne pieniądze. Nie dla CPK, Modlin. Jeżeli chodzi o ja czekam na audyt, co tam się w ogóle działo, bo patrząc na to, też to jest ważne. Uważam, że my mamy dzisiaj wystarczająca liczbę lotnisk, bez żadnego problemu. Z lotniska Okęcie i z innych można się dostać na krańce świata. Idziemy dalej, panie proszę. Tu nie ma żadnego problemu. My mamy problem z koleją i z drogami. Niedawno ujawnił pan poseł zarobki byłych gwiazd telewizji publicznej, zarobki bez wątpienia skandalicznej wysokości. Ile zarabiają obecne gwiazdy telewizji publicznej? Czy pan poseł się orientował, czy pan poseł wie? Cały czas czekam jeszcze na odpowiedzi co do dziennikarzy jeszcze poprzedniej ekipy. Okay. Bo wysłałem tych zapytań bardzo wiele. Na część faktycznie dostałem. No bulwersuje mnie, że ktoś bez wykształcenia przyszedł do telewizji prawa ręka Kurskiego i zarabiał prawie rocznie. Ale mówiłem, skandalicznie wysokie zarobki. Tak, to ale wie pan, to już nawet nie chodzi o skandalicznie wysokie, ale nie chodzi tylko o skandalicznie wysokie zarobki. Ale jeśli człowiek przychodzi, zostaje dyrektorem bez matury i on dostaje milion rocznie. Nie wiem, jakie wykształcenie dzisiaj, jeśli dyrektorzy pan wie, czy jakieś konkursy były, czy mają jakieś. Nie, ale wie pan, ja nie wiem tego, ale okej. Okay. Czy może pan sprawdzić te osoby, które dzisiaj prowadzą bądź są dyrektorami, to śmiem twierdzić, że każdy ma co najmniej wyższe konkursy jakieś były, panie pośle? Jeśli pan pyta o zarobki i o tą dyskusję dzisiaj, uważam, że one powinny być jasne. Tylko dodam, sieć obywatelska Watchdog Polska pytała władze TVP, stwierdzono, że nie będą ujawnione. Uważam, że powinny być jawne i zarobki powinny być transparentne, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji jak poprzednio, ale jestem przekonany, że tak nie będzie. Znaczy, że nie będzie takich zarobków jak poprzednio. Bo wie pan, 1,5 miliona, żeby zarabiał pan Adamczyk. No nieprawdopodobne, pan Adamczyk, tak. To jest, wie pan, to jest faktycznie prawdopodobne. Ale jak popatrzymy na to, co robili, to rozumiem, za co mieli płacone. Za to, żeby budować fabrykę hejtu, szczucia i atakowania nas i odczłowieczania. No w każdym razie powinny być jawne. Uważam, że to powinno być transparentne. Panie proszę, idźmy dalej. Komisja, której pracą pan przewodniczy, sejmowa komisja śledcza do spraw niedoszłych wyborów kopertowych, korespondencyjnych, no pracuje najbardziej intensywnie z tych dotychczas powołanych już komisji. Najdalej jest w swoich pracach. O co jest pan poseł, pan przewodniczący mądrzejszy po tych pierwszych przesłuchaniach?
że... Co się wyjaśniło tak naprawdę? Kilka rzeczy. Po pierwsze, w dniu ogłoszenia wyborów przez Morawieckiego oni już wiedzieli, że te wybory się nie odbędą. Wiedzieli to oni, wiedzieli to pocztowcy, były opinie prawne, a mimo to Mateusz Morawiecki ogłosił. I to ma duży związek z wydawaniem pieniędzy, bo gdyby tylko wydał decyzję, to jeszcze można powiedzieć, wydał decyzję, wybory się nie odbyły, ale wydano pieniądze, zaangażowano środki i stracono prawie 70 milionów. Wiedzieli, że się nie odbędą wybory? Tak. A Rafał Trzaskowski wieczór wyborczy mówił, gdyby nie Małgorzata Kidawa-Błońska, gdyby nie Senat i samorządowcy, to już dawno byłoby po wyborach, a dziś mamy z nimi szansę wygrać. Czy wie pan, tak mówił kwiecień w pierwszej turze wyborów. Kwiecień, dawno by się odbyło, kwiecień 2020 to był taki czas, kiedy my się pewnie łączyliśmy zdalnie, ludzie byli pozamykani, przedszkola, szkoły pozamykane, nawet lasy pozamykane. Chociaż to się szybko zmieniało, panie pośle, prawda? Początek kwietnia, a koniec kwietnia to była też potężna różnica. Ja mówię różnica, o połowie prawda? Kwietnia. Mhm. Ja mówię wtedy, kiedy premier Morawiecki wydał decyzję, nawet lasy wtedy zamknęli, ale nie myśleli o tym, żeby odwołać wybory. Wie pan, problem polegał na tym, o czym pisał Soboń do Dworczyka, że tak na dobrą sprawę pan miał dostać tą przesyłkę do swojej skrzynki i pan pewnie taką skrzynkę ma, ale 4 miliony rodzin w Polsce nie ma. Ja mieszkam w bloku, więc mam. No, ci, którzy mieszkają w blokach, o to jest łatwiej. Ci, którzy mieszkają pewnie w domach jednorodzinnych, rzadziej zdecydowanie. To jeszcze za chwilę do tej skrzynki. Prawda? I teraz Soboń pisał. Te przesyłki będą na płotach, w błocie i tak dalej, bo nie ma 4 milionów skrzynek. Sasin powiedział na przesłuchaniu, no ludzie mają obowiązek mieć skrzynkę. No ale nie ma 4 milionów. To gdzie mieli ci pocztowcy zostawiać te przesyłki? I druga rzecz. Pan mówi, że pan mieszka w bloku, ale to jest ważna jedna rzecz. To krótko, zaraz to przy tych emocjach, może pan sobie wyobrazić, co by się działo z tymi przesyłkami w tych skrzynkach i ile by czy by nie dochodziło, a jestem przekonany, że dochodziłoby do tego, że ktoś by kradł, rozbijał te skrzynki, żeby przy tych emocjach politycznych, co by się działo? Bo były niezabezpieczone, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że dajemy dowód, wchodzimy do komisji. Odpowiedzialność karna by groziła za to, no za rozbijanie skrzynek, za niszczenie A jakby to panu udowodnił? Ale że na przykład nie ma... Rzeczy, no jakbym panu posłowi wyciągnął portfel teraz pewnie przed kamerami, to łatwo by to było udowodnić, ale jak ktoś by wyciągnął poza kamerą, no to no, jakby to udowodnił. No jeden zależy, z kandydatów, pan Żółtek, 2 tygodnie przed wyborami, pokazał pakiety i powiedział, że dostał od firmy, która je właśnie drukuje. Wycie... No to i co? Został skazany za to, że ktoś wyniósł i on powiedział, proszę państwa, to można sobie pójść na ksero i wydrukować, bo te karty były w żaden sposób niezabezpieczone. Radiową część Sedna Sprawy. Za chwilę dogrywka internetowa. Dariusz Joński jest dzisiaj gościem tego programu Słuchaczom Radia Plus. Życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Dariusz Joński cały czas jest z nami, ja tak trochę brutalnie przerwałem wywód to pana posła. Jeżeli chodzi o tę nową wiedzę przede wszystkim, panie pośle. Jeśli chodzi jeszcze o tę kartę, ta karta w żaden sposób nie była zabezpieczona. Tam nawet nie było stempla, kto organizuje te wybory. Tylko było, że to jest pierwsza tura. Zawsze mamy stempel PKW i tak dalej. Tu nie było żadnego stempla. Druga rzecz, może ona nie, one już były wydrukowane, bo pakiety mamy. No przecież pakiety leżały w hali, co widziałem zresztą w Poczty Polskiej w Łodzi. Ściśle przetrzymywane i chronione, nie wiadomo też po co już później. W każdym bądź razie druga rzecz to są naciski. No jednak, wie pan, były wicepremier Gowin mówi, że był zaproszony do gabinetu ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego. I ten mu powiedział, że kazali mu szukać haków i używać prokuratury przeciwko niemu, jeśli się nie zgodzi na wybory. No to wie pan, no, przyzna pan, że to raczej z filmów Ojca Chrzestnego słyszeliśmy, a nie z brzmi groźnie, rządu to, Partii Demokratycznego. WPI również mówił o tych naciskach. Więc to jest ta rzecz. A to o tym mówił już dawno. Czwarta, wie pan, tak już po ludzku. Te wybory nie mogły się odbyć, bo w 6 tygodni nie byli w stanie 30 milionów, znaczy do 30 milionów ludzi dotrzeć te przesyłki, o których mówiliśmy. I oni sobie zdawali o tym sprawę. Natomiast jedna rzecz. Wie pan, premier w momencie podejmowania decyzji miał opinię na biurku. Jakby pan był premierem, dostaje pan opinię. KPRM, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Prokuratoria Generalna. Dwie opinie mówią wprost. I nie ma żadnej innej. Nie może pan tego robić. Mało tego. Piszemy, co panu grozi, jak pan to zrobi? Odpowiedzialność karna, konstytucyjna, majątkowa. A pan, nie, te opinie nie mają znaczenia. To tak jakby pan rozpoczął budowę domu, sam bez pozwolenia, przychodzi 2 inżynierów, niech pan nie buduje, bo się zawali. A pan mówi, nie, ja będę budował. To panie proszę, co z tą odpowiedzialnością premiera Morawieckiego? Bo jak rozumiem, to on jest tą osobą, która odpowie pana zdaniem, tak? Za wybory korespondencyjne. Mamy taką pandemię, można powiedzieć, z jednej strony niewiedzy, z drugiej strony niepamięci tych polityków PiSu, stricto polityków PiSu, którzy przychodzą, ale też jest kilku takich, jak Sasin czy pan Dworczyk, którzy mówią, nie, to nie my, to pan
to pan premier Morawiecki. On wszystko podpisywał. I teraz tak, on podpisał... No, ale to jest chyba fakt po prostu, że tak, to decyzja tylko, premiera. No to... Tylko on podpisał decyzję i zobowiązał ministra aktywów państwowych i ministra... Do wykonania, tak, tej decyzji. Do wykonania i do podpisania umów ministra Sasina i Kamińskiego z Pocztą Polską i z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych. A wie pan, co powiedzieli ci ministrowie? Nie, my przekazali tego, po prostu nie, tę decyzję dalej, tak? Nie, my tego nie podpiszemy, bo mamy, no tak, ale, bo mamy ale, ale przekazali papier od premiera dalej do poczty i PWPW, tak? Tak jest. A żeby tego jeszcze teraz było mało, to natrafiłem na mail, gdzie 3 dni po tym, jak się wybory nie odbyły, szef prokuratorii generalnej pisał do premiera Morawieckiego, co by tu zrobić, żeby uchylić tą decyzję. No i się okazuje, no i konkluzja, że pana posła jaka jest. Pan Dworczyk do Morawieckiego pisze, że tak, to faktycznie zastanawia... Konsultujemy z panem Pawłem Jabłońskim, czyli członkiem komisji PiS-u. Jeżeli o to odpowiedzialność chodzi, panie pośle, to konkluzja. Premier Mateusz Morawiecki odpowie za te wybory, pana zdaniem niedoszłe, i jak odpowie? Nie mogę jako przewodniczący dzisiaj w trakcie sugerować panu, kto odpowie. Wiemy, kto podpisał decyzję za wybory, które się nie odbyły, i kto na kogo też zostały wnioski wysłane, jeśli chodzi o NIK. Natomiast my chcemy dalej dojść, bo my wiemy, że Bielan wymyślił, przekonał Kaczyńskiego. Kaczyński spotkał się z Morawieckim, między innymi Gowinem i Szumowskim, i ich przekonał, bo oni nie byli przekonani, wręcz odwrotnie, oni uważali, że absolutnie te wybory się nie powinny odbyć, i ich zaczął przekonywać, naciskać spoza rządu, żeby te wybory się odbyły. Więc no, mamy ciekawe jeszcze przesłuchanie, bo po pierwsze mamy jeszcze Dzień Pocztowca, 2 byłych prezesów poczty, mamy Dzień Prokuratorski, przecież prokurator Wrzosek wszczęła postępowanie sprawdzające i chwilę później telefon z góry, żeby umorzyć. Mamy tą panią prokurator również zaproszoną. Dlaczego? Kto jej kazał? Wiemy, jakie później problemy miała prokurator Wrzosek. Tych wątków jest kilka. To czekamy na kolejne przesłuchania. Więc panie, mamy proszę, kolejne przesłuchania. W przyszłym tygodniu jeszcze Dworczyk, pan biegły Hermeliński, jako były szef Państwowej Komisji Wyborczej, ale będzie też pani marszałek Witek, więc ten faktycznie luty jak intensywny bardzo będzie. Intensywny. Panie przewodniczący, to kolejne tematy też, żeby intensywności nie stracić w naszej rozmowie. No tyle się naśmiano, szczególnie opozycja ówczesna, którą byliście przez ostatnie lata z prezydenta Andrzeja Dudy, z tych jego wyjazdów paru w sezonie. Często premier Donald Tusk po 2 miesiącach niecałych urządzenia na urlopie, na nartach. Nie za szybko? 2 miesiące w nowej pracy, w takiej pracy. Odnoszę wrażenie, nawet jestem przekonany, że od momentu, kiedy wrócił do Polski, to nie było dnia, żeby miał chyba, albo może niedzielę, jak się nie mylę, a tak to dzień w dzień. Ale pozwolę sobie powiedzieć, wtedy kampania... mało mi to obchodzi. Wtedy go zatrudnialiście wy. Teraz go zatrudniam ja jako obywatel. Dlatego o to pytam. Wtedy pracował dla Platformy Obywatelskiej, teraz pracuje dla kraju. Nie, myślę, że przyjechał pracować nie dla Platformy, bo przecież szliśmy w ogóle jako Koalicja Obywatelska, to już pomijam. Natomiast myślę, że nie możemy też obrażać 11 milionów ludzi, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską. Absolutnie daleki jestem od tego, tylko chodzi mi o to, kto płaci premierowi wtedy, no płaciła, czy nawet nie płaciła. Dobrze, ale chodzi mi tylko o to, że tak po ludzku, wie pan, bez dnia urlopu, przez ile tam, 2 lata, dzień w dzień pracował. I teraz tak został premierem. My dzisiaj tak chcemy za te 5 dni rozliczać, bo faktycznie znalazł 5 dni dla żony i dla rodziny. I ja naprawdę... Nie, no chodzi mi o to, że prezydent też tak ciągle śmialiście z tych narta, a premier jak pojechał, no to świetnie, że jeździ na nartach. Prezydent wybierał takie momenty, kiedy trzeba było faktycznie tu być w Warszawie, więc... Ale okej. Premier Tusk też człowiek, więc te 5 dni na tych nartach z rodziną. Niech odpoczywa w takim naprawdę razie. Premier... Po tych 2 latach, 24 na dobę, naprawdę, to ja muszę powiedzieć, że jak czasami spotykam kogoś i ktoś mnie pyta, jak wygląda życie polityka, to mówię... To jest na pewno trzeba się na to przygotować i na pewno zapomnieć o znajomych, przyjaciołach i tylko nie zapominać o rodzinie, bo rodzina widzi raz w tygodniu. I mówię to też z własnego doświadczenia. Przyjechałem do pana dzisiaj rano, a wczoraj o 22 przyjechałem do domu, do Łodzi, i chciałem chociaż godzinę z swoją żoną pobyć i porozmawiać, więc wie pan, naprawdę ta robota jest ciężka, więc tym, nawet te 5 dni... Wczoraj program Radio Plus skończyłem o 22. Dziennikarze mają podobnie jak politycy, absolutnie. No. Panie pośle, to jeszcze jedna rzecz, tak króciutko. Czy Donald Tusk może być kandydatem na prezydenta? Premier Donald Tusk. Mamy wybory samorządowe, później mamy wybory do Europarlamentu. Potem prezydenckie, będzie... właśnie pytam. A później będzie decyzja. Musimy je wygrać. I musimy te wybory wygrać. To ciekawe, co pan poseł mówi. Nie ma twardej deklaracji. Nie, Rafał Trzaskowski, wszystko jasne.
Wie pan, nie jest tajemnicą, że naszym kandydatem jest Rafał Trzaskowski, ale decyzji nie ma. Decyzja będzie w momencie ogłoszenia wyborów. Czyli może się tak zdarzyć, że to będzie pan, Donald Tusk. To nie jest wykluczone. Wie pan, patrząc na to, co się dzieje w polityce w ciągu tygodni, jasne, a nie mówiąc już o półtora roku, to wie pan, jak dzisiaj ktoś panu powie, kto będzie kandydatem, to jest jeszcze za wcześnie. Się pojęcia nie to jest jeszcze za wcześnie. Też, więc... Dzisiaj Rafał Trzaskowski się jakby koncentruje na Warszawie i na tym, żeby wygrać w pierwszej turze wybory w Warszawie i będziemy wszyscy mu pomagać, natomiast też wspólnie się zastanowimy, kto ma największe szanse, żeby faktycznie wygrać wybory w Polsce, żeby nie było takiej sytuacji jak dzisiaj. Prezydent Donald Tusk, gdzie Andrzej Duda mówi, że będzie wszystko wetował albo odsyłał do Trybunału. No wie pan, no, to się w głowie nie mieści. Panie pośle, jak to brzmi? Prezydent Donald Tusk? Dumnie? Premier dzisiaj Donald Tusk, też prezydent Warszawy oczywiście. Rafał Trzaskowski. Jak to będzie prezydentem Polski? Nie będę się bawił w wróżkę, wie pan. A wolałby pan poseł, żeby kto był? Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski? Kto byłby lepszym prezydentem? Tak już na koniec. Wygra najlepszy, a nazwiska dzisiaj nie powiem. Powiem jedno. Dzisiaj na pewno wygra, jestem przekonany, wybory na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski. Premierem bardzo dobrym i spinającym tą całą naszą bardzo szeroką koalicję Partii Demokratycznej jest Donald Tusk. Mamy naprawdę świetnych doświadczonych polityków, ale wie pan, no wybierzemy najlepszego, jasne, który będzie miał największe szanse, żeby wygrać wybory prezydenckie. Panie proszę, bardzo dziękuję za rozmowę. Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej, wiceszef Inicjatywy Polskiej, był dzisiaj gościem na sprawę. Dobrego dnia panu posłowi. Dziękuję. I państwu życzymy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz już Kamila Biedrzycka, jej goście. Startuje Ekspres Biedrzycki. Dzień dobry Państwu. W środę to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam, kłaniam się i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. U Państwa już za chwilę były premier, obecnie eurodeputowany, Włodzimierz Cimoszewicz. A po godzinie 9.45 dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego, z którą no, pewnie będziemy omawiać głównie sprawy bieżące, bo nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w szpalerze swoich partnerów i partnerek z Prawa i Sprawiedliwości już w tej chwili zmierzają na Sejm sprzed pomnika Armii Krajowej, więc zapewne będzie się działo zgodnie z przypuszczeniami, ale zanim o tym, co dziś przed nami, o tym, co wydarzyło się wczoraj, posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt 3 uchwał. Dotyczą one przestrzegania wyrażonych w Konstytucji zasad wolności i sprawiedliwości, poszanowania praw człowieka oraz obrony niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Czytamy m.in., że autorzy projektu jako złamanie konstytucyjnych zasad ocenili podporządkowanie sobie mediów publicznych przez Bartłomieja Sienkiewicza. Sejm nie może przemilczeć podejmowanych także przez Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, prób wprowadzania ręcznego sterowania, jak piszą posłowie, w prokuraturze i usiłowania faktycznego odwołania prokuratora krajowego w sposób całkowicie bezprawny. To czytamy między innymi w uchwałach PiS-u. Dziś oczywiście kolejne posiedzenie Sejmu, to Państwo już wiedzą. O godzinie 10 powinny rozpocząć się obrady. Od pierwszego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa. Po południu, około 12:30, rozpocznie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu dotyczącego wprowadzenia renty wdowiej. Bardzo ważna sprawa. Dzisiaj także będzie kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego i informacja dotycząca prawa wodnego. No to takie didaskalia parlamentarne, aczkolwiek trzeba się również nimi zajmować. Dzisiaj także drugi dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, co oznacza, że jutro stand-up Adama Glapińskiego nas czeka. Wczoraj odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Orlen. Pierwsze po odwołaniu z funkcji prezesa Daniela Obajtka. Po tym, jak z funkcji zrezygnował Wojciech Jasiński, przewodniczącym Rady Nadzorczej został profesor Wojciech Popiołek. Do nowego składu powołano łącznie 10 członków. Borys Budka zabrał, minister aktywów, głos w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem i stwierdził, że przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy zapoznali Daniela Obajtka z niejawnymi dokumentami, że to jest bardzo duży grzech polityków PiS-u. Zaznaczył także minister, że polskie służby ostrzegały przed całą transakcją i mówiły, że jest niekorzystna. O tym też na pewno dziś będziemy wspominać. To jest Ekspres Biedrzycki. Startujemy. Prawomocnie skazani i ułaskawieni dwukrotnie przez prezydenta Andrzeja Dudę, Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński spełnili swoje zapowiedzi i próbują dostać się na teren budynku Sejmu. Nie mogą nie zostać wpuszczeni, chyba że marszałek wydałby taką decyzję w kontekście ich zapowiedzi próby dostania się na salę plenarną, ale na salę plenarną nie wejdą. Takie są zapowiedzi koalicji rządzącej. Oczywiście sprawa jest rozwojowa. No a że Prawo i Sprawiedliwość w tej kwestii będzie szło na zwarcie, no to chyba nikt nie miał żadnych wątpliwości. Więc na bieżąco będziemy Państwu opowiadać, co się dzieje. W tej chwili panowie są na Wiejskiej, sprzed pomnika Armii Krajowej, znowu wykorzystywanego jako jakiś element politycznej gry, zmierzają w stronę Sejmu właśnie. Czy uda im się wejść? Tego oczywiście jeszcze nie wiemy. Na razie chyba trwa jakaś przepychanka ze Strażą Marszałkowską, ale do rzeczy merytorycznych i naprawdę ważnych, jeżeli mogę Państwa zachęcić, przejdźmy. Rewolucja w Trybunale Konstytucyjnym podobno ma być odłożona. Ja wczoraj Państwu mówiłam o tym, że koalicja rządząca rozważa dwie opcje, tak zwaną opcję atomową i taką opcję bardziej całościową, jeżeli chodzi o zmiany w Trybunale Konstytucyjnym i w ogóle w wymiarze sprawiedliwości. Mówiło się o tym, że być może uchwałami koalicja rządząca będzie chciała poinformować o odwołaniu tak zwanych sędziów dublerów, ale okazuje się jednak, że nie ma podobno zgody w koalicji rządzącej w tej sprawie i Sejm nie rozpocznie w tym tygodniu rozprawy z Trybunałem Julii Przyłębskiej. Decyzja w tej sprawie miała zapaść już w poniedziałek wieczorem. Koalicjanci nie porozumieli się co do treści uchwał, jakie miały dać początek rewolucji w tym najważniejszym polskim sądzie konstytucyjnym. Nie ma zgody co do tego, czy iść w tej sprawie ścieżką stricte prawną, czy dodawać do tych uchwał jeszcze elementy publicystyki politycznej. Tak Onetowi powiedział jeden z polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. No i okazuje się, że również z kręgu premiera zaczynają dobiegać głosy, że sejmowe uchwały i tak byłyby nieskuteczne. Swoje uwagi podobno ma także Lewica, która choć popiera uchwały, nie chciała się zgodzić na to, by elementem trybunalskiego pakietu był również projekt zmiany w Konstytucji. Ugrupowanie Czarzastego uważa, że z Prawem i Sprawiedliwością nie można korygować ustawy zasadniczej, bo PiS ma na koncie wielokrotne jej złamanie. No i tak sytuacja wygląda w tej chwili. Wiemy, że projekt w dalszym ciągu jest w gestii ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który ma w najbliższych dniach przedstawić propozycję zmian w Trybunale Konstytucyjnym właśnie. Drodzy Państwo, patrzę, co dzieje się przed Sejmem. Politycy Prawa i Sprawiedliwości tutaj próbują się dostać. Nie mam na myśli na razie Kamińskiego i Wąsika, ale wiemy, że oskarżają o zamach stanu obecny rząd. Prawo i Sprawiedliwość, jak już Państwu mówiłam, składa w tej sprawie 3 projekty uchwał. Jedna dotyczy Trybunału Konstytucyjnego, druga dotyczy kwestii związanych z poszanowaniem praw człowieka oraz przestrzegania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce. To oczywiście dotyczy zatrzymania, no a jakże, panów Wąsika i Kamińskiego. Trzeci projekt to jest kwestia uchwały w sprawie przestrzegania zasad wolności i sprawiedliwości wyrażanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Drodzy Państwo, nowe władze w Orlenie, o tym Państwu już mówiłam, zmiany w Radzie Nadzorczej, w ciągu najbliższych dni pewnie nowy prezes, ale tylko do czasu rozpisania konkursu na tego właściwego, dlatego że tutaj rządząca większość absolutnie chce dochować wszystkich procedur, a właściwie obietnic składanych w trakcie kampanii wyborczej, że na najważniejsze stanowiska w spółkach Skarbu Państwa prezesi, czy też kierujący tymi spółkami będą wybierani właśnie w drodze konkursu. To podobno ma się nie zmienić i w Orlenie także będzie konkurs na następcę Daniela Obajtka. O tym, co mówił minister Budka o fuzji Orlenu i Lotosu, już Państwu opowiadałam. A teraz, zanim przejdziemy do rozmowy z panem premierem Cimoszewiczem, no przecież nie mogłabym Państwa zawieść, więc nasz stały cykl. Jeżeli Państwo stoją, to proszę usiąść. Mam nadzieję, że to już się wydarzyło, ponieważ, drodzy Państwo, do historii dwutygodniowego rządu Mateusza Morawieckiego nawiążemy i do tego, że ministrowie pracowali dwa tygodnie, ale pensje wzięli, proszę zgadnąć, za ile? Za 3 miesiące. Tak, tak. Pracowali 2 tygodnie, ale pensje wypłacili sobie za 3 miesiące. Konkrety teraz. 17 dni, no dokładnie tyle, że działał tak zwany dwutygodniowy rząd Mateusza Morawieckiego. Dzień przed jego dymisją w resorcie sprawiedliwości zatrudniono jednak sekretarza do obsługi ministra. Z kolei z pensją 5000 zł i umową na rok, tak ujawniło Centrum Informacyjne Rządu. Wynagrodzenia zaledwie 5 osób podlegających kancelarii premiera wyniosły łącznie blisko 183 tysiące złotych. W grudniu, drodzy Państwo, ministrowie zainkasowali 67,5 tysiąca, a w styczniu, kiedy działał już nowy rząd Donalda Tuska, 46 tysięcy, czyli no, o 21 tysięcy mniej obecny rząd zainkasował, jak nie trudno policzyć. Rząd Mateusza Morawieckiego, powołany, przypomnę Państwu, 27 listopada, funkcjonował do 13 grudnia. No i tutaj mamy czarno na białym informację, że otrzymali także pensje, co ciekawe, za listopad, mimo że od 27 listopada pracowali i te wynagrodzenia to tam około 70 tysięcy złotych. O szczegółach oczywiście mogą sobie Państwo poczytać, między innymi w dzisiejszej Rzeczpospolitej, ale także w internecie. A teraz już zapraszam Państwa na spotkanie z byłym premierem Włodzimierzem Cimoszewiczem. Wystąpiłam do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o to, aby każdy z członków komisji przeszedł szkolenie, również szkolenie kontrwywiadowcze. Będziemy pracować na bardzo wrażliwych danych, dlatego też mam nadzieję, że do pierwszego merytorycznego posiedzenia komisji każdy z członków komisji będzie już po takim szkoleniu. Poza tym wystąpiłam również do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o to, aby każdy z członków komisji miał dostęp do materiałów ściśle tajnych, czyli o sprawdzenie, które potrwa, dlatego potrzebujemy właśnie tego czasu. Szanowni Państwo, przed nami bardzo wrażliwa materia, podchodzimy do tego bardzo merytorycznie i zapraszamy wszystkich na nasze pierwsze posiedzenie komisji. Prezesi instytucji, urzędów mających kadencję zatwierdzoną ustawowo są z dnia na dzień zwalniani przez obecną władzę, to moi rozmówcy przecierali oczy ze zdumienia. Nie mogli w to uwierzyć, ale taka jest rzeczywistość i będziemy głośno o tym mówić, ponieważ no nie może być tak, żeby tak bezczelne łamanie prawa, deptanie konstytucji, deptanie praw człowieka pozostawało bez reakcji. Prosto ze Strasburga. Specjalnie dla Państwa Włodzimierz Cimoszewicz, eurodeputowany, były premier, były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie premierze, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się. Panie premierze, jeżeli pan pozwoli, to za chwilę przejdziemy do spraw poważnych, a na razie muszę zapytać pana o to, co dzieje się w tej chwili przed Sejmem. A przed Sejmem przepychanki ze Strażą Marszałkowską, przed Sejmem Kamiński i Wąsik próbują wejść siłą do budynku, mimo tego, że zostali prawomocnie skazani przez sąd. Jak to świadczy, panie premierze, tak patetycznie na początek spytam o stanie polskiej demokracji? Przede wszystkim to zachowanie to jest rodzaj chuligaństwa politycznego i to jest demonstracja braku szacunku dla obowiązującego prawa. To, że panowie zostali prawomocnie skazani na karę pozbawienia wolności, nie powinno podlegać jakiejkolwiek dyskusji, także ze strony PiSu i na przykład pana Dudy, który przecież ich ułaskawił. Żeby ich ułaskawić, oni musieli być skazani.
A z prawa wynika jednocześnie, że automatycznie w takim przypadku tracili mandaty poselskie, nie są posłami. I oczywiście to, co robi marszałek Hołownia, jest prawidłowe. Oni nie mają prawa wejść na salę posiedzeń, a w praktyce nie mają prawa wejść do kuluarów, czyli tego korytarza okalającego salę posiedzeń Sejmu, dlatego że z kolei z tego korytarza do Sejmu wchodzi się przez niezamykane drzwi. Nikt nie będzie przecież tam wieszał łańcuchów z kutkami, chociaż już się w historii Sejmu 30 lat temu to wydarzyło. Więc to jest wszystko demonstracja, manifestacja tego, że PiS uważa i ludzie PiS uważają się za stojących ponad prawem. Jak w tej sprawie, panie premierze, powinien postąpić pana zdaniem Szymon Hołownia, marszałek Sejmu? On oczywiście może, jak pani zresztą o tym sama wspomniała parę minut temu, zakazać im wejścia nawet do budynków Sejmu, dlatego że fakt, że byli posłowie wchodzą bez jakichś szczególnych formalności do budynków sejmowych, jest kwestią obyczaju, a nie żadnej regulacji prawnej. No ale pewnie nie będzie ingerował w ten obyczaj, oni znajdą się w holu sejmowym. Natomiast dalej rzeczywiście nie powinni być przepuszczeni przez Straż Marszałkowską. Niestety, znając to towarzystwo, nie można wykluczyć, że zarówno ci dwaj ludzie, których jeszcze niedawno mogliśmy bez narażania się na proces cywilny nazwać przestępcami, zanim ich przestępstwo i kary zostały zatarte przez pana Dudę, zarówno ci ludzie, jak i ich koleżanki i koledzy mogą próbować siłą ich wprowadzić do sali sejmowej. To będą bardzo gorszące wydarzenia, ale Straż Marszałkowska jest po to, żeby nie dopuścić do złamania prawa. Tylko do czego nas to doprowadzi, panie premierze? No bo przypuszczam, że jeżeli nie uda się dziś, to będą próbować przy każdej możliwej nadarzającej się okazji. Jakimś sposobem, nie mam pomysłu jakim, może pan to wie, trzeba tę sytuację przerwać, trzeba ją zamknąć, trzeba raz na zawsze postawić kropkę nad i, jak to się mówi. No i teraz pytanie, jak to zrobić? Proszę pani, jeżeli oni będą w sposób złośliwy to powtarzali, jeżeli będą się awanturowali i tak dalej, to są procedury prawne pozwalające na pociągnięcie ich do odpowiedzialności za właśnie to zachowanie. W związku z tym za taki czyn chuligański oni mogą być postawieni przed sądem po raz kolejny. A propos tego, że przygoda obu panów z wymiarem sprawiedliwości jeszcze się nie skończyła, no to dość płynnie przechodzimy do dwóch kolejnych ważnych tematów komisji śledczych, które już zaczęły działać w polskim parlamencie i które mogą się, jak sądzę, głośnym echem odbić także w strukturach unijnych, bo mówimy o sprawie afery wizowej i mówimy o kwestii inwigilacji Pegasusem, panie premierze. Która z tych kwestii może nam bardziej zaszkodzić, gdyby się okazało, że przypuszczenia w kwestii, no delikatnie mówiąc, nieprawidłowości się potwierdzą? Jeżeli się potwierdzą, a ja osobiście jestem głęboko przekonany, że tak będzie, wszystkie te podejrzenia czy informacje dotyczące inwigilacji opozycji i bezprawnego wykorzystywania tego specjalnego oprogramowania znanego jako Pegasus, to będzie to oczywiście skandal, ale świat zewnętrzny nie będzie tym zaskoczony. Tu w Parlamencie Europejskim prowadzone było prowadzone śledztwo parlamentarne, rodzaj śledztwa parlamentarnego i wnioski z tego zostały już dawno sformułowane. Natomiast jeżeli potwierdzą się, a zaczynają docierać takie sugestie, że tak zwana afera wizowa miała znacznie większy zasięg niż do tej pory przypuszczaliśmy, te informacje, jeśli się potwierdzą, no to rzeczywiście będzie to problem. Nowy rząd oczywiście może i musi zapewniać naszych partnerów w Unii Europejskiej, bo już tutaj chodziło o wydawanie wiz schengenowskich, a więc pozwalających na poruszanie się po całym terytorium państw należących do tej umowy. Musi zapewniać o tym, że to już jest wyeliminowane. Zresztą już jakiś czas temu Sikorski zrezygnował z tego tak zwanego outsourcingu, czyli usług firm pośredniczących w składaniu aplikacji wizowych, ale to będzie pewien problem. Jeżeli potwierdzą się wielkie liczby świadczące o tym, że być może dziesiątki, być może więcej niż dziesiątki tysięcy tego typu migrantów dostało się na teren Unii Europejskiej, to oni gdzieś tutaj są. I w związku z tym rządy państw członkowskich mogą mieć duże pretensje do Polski. I czym te pretensje mogą się ostatecznie zakończyć, panie premierze? Czy tutaj jest na przykład kwestia ograniczenia strefy Schengen, czy naszych praw jako obywateli, jeżeli chodzi o poruszanie się w strefie Schengen? Czy to mogą być jakieś inne konsekwencje? Czym to się może zakończyć? Jakie jest zagrożenie?
W praktyce prawdopodobnie niczym. To znaczy będzie żal, będą pretensje do Polski. Ale nikt nie będzie pewnie wszczynał wielkich postępowań. Natomiast te wizy mogą być unieważnione po prostu jako wydane nieprawidłowo i w wyniku działalności przestępczej. I wtedy ci ludzie mogą być deportowani. Oni mogą być deportowani do swoich krajów, ale ja bym nie wykluczył możliwości deportowania ich do Polski, bo to w wyniku działania pisowskich polskich władz oni znaleźli się na terenie Schengen. No i to będzie woda na młyn dla polityki Prawa i Sprawiedliwości, dla polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy będą przekonywać, że to obecny rząd nie radzi sobie z migracją. Doskonale wiemy, że zapewne tego typu chwyty retoryczne będą stosowane. No być może, chociaż w tym przypadku sądzę, że nikt rozsądny nie da się na to nabrać. Wszyscy wiedzą, że ci ludzie znaleźli się w wyniku przestępczego procederu w MSZ-cie, pisowskim MSZ-cie. No dobrze, a kwestia Pegasusa, panie premierze, bo pan na początku wspomniał, że oczywiście działała komisja przy Parlamencie Europejskim, która wyjaśniała kwestię inwigilacji nie tylko w Polsce zresztą, no ale wygląda na to, że skala w Polsce mogła być najbardziej duża. Są przypuszczenia, że inwigilować mogło być inwigilowanych nawet 7 tysięcy polskich obywateli. To są jakieś absolutnie niewyobrażalne liczby w tym kontekście. Niepotwierdzone, trzeba to podkreślić, rzecz jasna na razie, ale gdyby się okazało, że ta skala rzeczywiście jest duża, że to było nawet, okej, kilkaset osób, ale związanych z tymi, którzy nie byli przychylni władzy, to jak to wpływa na naszą wiarygodność jako kraju, jako aparatu państwowego w kontekście naszej współpracy z krajami zachodnimi? I uzupełnię tylko to pytanie o informację, o której pan na pewno wie, że zostało wszczęte śledztwo prokuratorskie w sprawie inwigilacji Swietłany Cichanouskiej, także tutaj w Polsce, kiedy przebywała, czyli liderki białoruskiej opozycji. No to już jest kolejny potężny, nawet już nie kamyczek, tylko kamień do tego ogródka. Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że mamy do czynienia z dwoma problemami, a mówimy nieustannie o jednym. Tym jednym, o którym mówimy, jest Pegasus i wykorzystanie tego instrumentu. Ja rozumiem, że to jest takie dosyć medialne, stosowane taką szczególne oprogramowanie, które pozwalało bardzo głęboko ingerować w prywatność ludzi inwigilowanych, dlatego że przecież pozwalało włamywać się do na przykład telefonów komórkowych i do zawartości danych w tych telefonach. Było to także niebezpieczne dla tych ludzi, dla ich interesów materialnych. Można było odczytywać hasła do logowania się na ich rachunkach bankowych i tak dalej. Ale jest drugi problem, poważniejszy jeszcze z mojego punktu widzenia. Mianowicie w Polsce mamy regulacje prawne pozwalające niezwykle wielu służbom państwa na inwigilowanie obywateli. Nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, przy czym PiS ten system bardzo rozwinął, ale z nadmiarem tego typu uprawnień mieliśmy do czynienia także dawniej. Ja pozwolę sobie skorzystać z tej okazji, żeby przypomnieć, że kiedy działała w Sejmie komisja śledcza zajmująca się sprawą śmierci pani Barbary Blidy, to jeden ze znających świadków, nieżyjący już niestety Andrzej Kraciuk, powiedział, że w czasie jakiegoś postępowania dotyczącego jego, przeglądając akta prokuratorskie, natknął się na przypadkowo znajdującą się tę notatkę świadczącą o tym, że za pierwszych rządów pisowskich inwigilowano około 1000 osób z względów gospodarczych i politycznych, głównie związanych z lewicą, w tym także byłych lewicowych premierów, w tym także mnie. Niestety ówczesny premier i dzisiejszy premier Donald Tusk całkowicie zlekceważył tę sprawę i nie badano tego, nie wdrożono odpowiedniego śledztwa. Jeżeli popełnia się tego typu błędy, że się lekceważy takie patologie w służbach państwowych, to potem zbiera się tego owoce. Dlatego trzeba znacznie szerzej tą sprawą się zająć i moim zdaniem rząd powinien doprowadzić do tego, aby w wyniku zmian ustaw zredukować uprawnienia inwigilacyjne wielu służb. Których przede wszystkim, panie premierze? Proszę pani, aż trudno wymienić, dlatego że te uprawnienia przysługują nie tylko policji czy służbom antykorupcyjnym, ale straży granicznej i służbom skarbowym, bardzo, bardzo wielu innym. Jest co najmniej kilkanaście różnych służb, które mogą śledzić, podsłuchiwać, badać korespondencję i tak dalej. Przy czym system upoważniania i kontroli jest iluzoryczny albo całkowicie pozorny. To między innymi dowiadujemy się przy okazji Pegasusa,
kiedy Morawiecki zapewnia, że pytał szefa CBA o tym, czy są odpowiednie upoważnienia sądowe, ten twierdził, że tak, ale jednocześnie wiadomo, że sędziom, którzy mieli wyrażać zgodę na zastosowanie tych instrumentów inwigilacyjnych, nie przedstawiano szczegółowo i rzetelnie argumentów uzasadniających inwigilowanie. Robiono to w sposób bardzo ogólnikowy. Chyba trzech tylko sędziów było na tyle odważnych, żeby odmówić wyrażania zgody w takich okolicznościach. Wielu kładło uszy po sobie i wyrażali zgodę w ciemno. Okej, dobrze. To teraz, panie premierze, kwestia związana no właśnie z tymi konsekwencjami, które możemy jako kraj ponieść w strukturach unijnych. To będzie tylko oburzenie i niesmak, czy jednak ktoś będzie mógł oczekiwać od polskiego rządu konkretnych działań, wdrożenia w życie konkretnych decyzji czy audytów w tej konkretnej sprawie, czyli wytłumaczenia się i pokazania, jak wygląda stan faktyczny na dziś. Czy w ogóle w Unii Europejskiej są takie mechanizmy i czy ktokolwiek może żądać od nas jako kraju tego typu rzeczy? W sumie tak, dlatego że chodzi tutaj o praworządność, chodzi tutaj o respektowanie jednej z podstawowych zasad Traktatu o Unii Europejskiej z artykułu 2 tego traktatu. Dlatego też niewątpliwie oczekuje się, może nie w sposób tak kategoryczny jak od poprzedniego rządu, informacji polskiego rządu. Mówię w sposób nie tak kategoryczny, nie ze względu na pobłażliwość, tylko świadomość, że się rząd zmienił i to z tego rządu, który łamał zasady praworządności notorycznie, tamten rząd został zastąpiony innym obiecującym poprawę, więc wszyscy zapewne oczekują, nie muszą natarczywie o tym przypominać, informacji i wyjaśnień. Panie premierze, już zmieniając zupełnie temat, w jakim my dzisiaj jako Polska jesteśmy w sytuacji w kontekście zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej? Wiemy, jak obecnie wygląda sytuacja na ukraińskim froncie. Wygląda bardzo niedobrze. Wiemy, jak wygląda kwestia podejmowania decyzji o konkretnej pomocy przez Stany Zjednoczone. Wygląda bardzo niedobrze. Wiemy, że Unia Europejska, no wreszcie namawiając także Viktora Orbana, zdecydowała się na udzielenie Ukrainie pomocy, ale wiadomo, że to jest niewystarczający zastrzyk, żeby Ukraińcy mogli skuteczną walkę z Rosjanami podjąć. I teraz wiemy, że ma zostać wszczęta no, jakaś taka ofensywa dyplomatyczna przez polski rząd. Będzie szereg wizyt zarówno premiera Tuska, jak i ministra Sikorskiego, ministra do spraw europejskich Adama Szłapki. Czy my dzisiaj rzeczywiście to zagrożenie powinniśmy czuć bardziej niż jeszcze, dajmy na to, kilka miesięcy temu? Czy nie ma sensu panikować i tylko trzeba po prostu zachować spokój i konsekwentnie działać w jednym kierunku? Wczoraj mieliśmy tutaj w Strasburgu debatę związaną z faktem, że agresja Rosji trwa 2 lata. Tak jak się to określa, pełnoskalowa. Zabierałem głos w tej dyskusji. Moim zdaniem sytuacja dzisiaj jest bardziej niebezpieczna niż rok temu, ze względu na to, że no, ujawnia się coraz wyraźniej różnica potencjału demograficznego i wojskowego Rosji i Ukrainy. Niestety Ukraińcom zaczyna brakować żołnierzy, chociażby do wymiany tych, którzy są już 2 lata na froncie. Rosja mobilizuje nieustannie, choć nieoficjalnie, dziesiątki tysięcy nowych i posyła ich na front. Zasoby broni, a zwłaszcza amunicji Rosji są kilkakrotnie większe od ukraińskich. Wspomniała pani o tych kłopotach finansowych. Tak, rzeczywiście bardzo źle wygląda sytuacja w Stanach Zjednoczonych, dlatego że obiecane 60 miliardów dolarów to miało być w bardzo dużej części finansowanie dostaw broni. Albo refinansowanie tego, co już dostarczono, albo finansowanie nowych dostaw, zwłaszcza amunicji artyleryjskiej, dlatego że ta jest w tej chwili szalenie potrzebna. Ukraińcy nie są w stanie równie skutecznie jak do tej pory zwalczać artylerii rosyjskiej, bo Rosjanie ich zalewają ogniem, a tak zwany ogień kontrbateryjny jest ze strony ukraińskiej słaby. Ja wczoraj odniosłem się do tej kwestii. Ja od dłuższego czasu podnoszę tu w Parlamencie Europejskim sprawę skonfiskowania rosyjskiego majątku państwowego, pieniędzy zamrożonych przez kraje zachodnie. Łącznie jest to co najmniej 300 miliardów euro, czy też dolarów. W Unii Europejskiej jest ponad 200 miliardów. Około 200 miliardów jest zarządzanych przez jedno z belgijskich przedsiębiorstw finansowych, które tylko w ubiegłym
zeszłym roku wyciągnęło z tego zyski rzędu 4 miliardów euro. Ja uważam, że te pieniądze powinny być skonfiskowane. Prawo międzynarodowe na to pozwala i wykorzystane natychmiast do wsparcia Ukrainy. Nie tylko przyszłej odbudowy, ale teraz także prowadzenia wojny. Niestety Komisja i Rada Europejska wręcz nie chcą o tym rozmawiać. Ja wczoraj zarzuciłem politykom, oportunistycznym politykom, że robią wiele, aby Rosja nie przegrała tej wojny i niestety nie robią na czas tego, co jest potrzebne dla Ukrainy. Więc jesteśmy w rzeczywiście bardzo trudnym momencie, trudniejszym niż wcześniej i obawy Polski jako sąsiada powinny być większe, chociaż oczywiście przestrzegałbym przed jakąkolwiek paniką. Tylko że rząd musi działać bardzo energicznie, zarówno politycznie, dyplomatycznie, jak i gdy chodzi o przygotowania wojskowe. I na razie uważa pan, że wszystko idzie tak, jak iść powinno, zgodnie z planem i zgodnie z dynamiką zdarzeń? Mam na myśli oczywiście działania obecnego rządu w tej kwestii. Gdy chodzi o aktywność polityczną czy dyplomatyczną, to mniej więcej wszystko jest w porządku. Dobrze, że Tusk pojechał do Kijowa, dobrze, że Sikorski tam był, dobrze, że teraz wybierają się do Paryża i do Berlina, że Tusk, zdaje się, odegrał istotną rolę w tym posiedzeniu Rady Europejskiej 1 lutego, kiedy decydował się los tego programu tak zwanego Ukraine Facility, 50 miliardów euro przez najbliższe 4 lata dla Ukrainy. Ale to nie jest pomoc wojskowa, to jest pomoc finansowa, dlatego że budżet Ukrainy jest załamany w wyniku załamania gospodarczego tego państwa. Natomiast o przygotowaniach wojskowych tak naprawdę nic nie wiemy. No. Pewnie też dlatego, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie chce zbyt wiele o tym mówić ze względów oczywistych. Natomiast jeszcze chciałabym wrócić do tego pytania wcześniejszego, bo pan mówi o tym, że sytuacja jest bardziej niebezpieczna niż była rok temu, oceniając całość. Ale jeszcze chciałam doprecyzować kwestię obaw Polski i kwestię poziomu zagrożenia, jaki w tej chwili nam bezpośrednio Polsce grozi właśnie ze strony Federacji Rosyjskiej. Proszę pani, dzisiaj w nocy Rosja po raz kolejny ostrzeliwała bardzo intensywnie i bombardowała Ukrainę. I nawet armia ukraińska, dowództwo armii ukraińskiej wydało w pewnym momencie komunikat, czy przesłało taką informację do dowództwa polskich wojsk, że rakieta manewrująca rosyjska wystrzelona w kierunku Lwowa zbliża się do polskiej granicy. No, nasi wojskowi wydali komunikat stwierdzający, że wszelkie procedury zostały uruchomione, ale w tego typu sytuacji, kiedy Rosja zaczyna także atakować zachodnią Ukrainę, mogą się powtarzać co najmniej takie przypadkowe zdarzenia, że jakaś rakieta wleci w obszar naszego państwa. Ale zagrożenie generalnie jest większe, dlatego że w tej chwili sytuacja na froncie jest naprawdę bardzo trudna. Rosjanie atakują na całej linii frontu i mają jeszcze duże odwody. Jeżeli w jakimś miejscu front pęknie po stronie ukraińskiej, to wojna może się błyskawicznie toczyć zupełnie inaczej niż jakby przyzwyczailiśmy się przez ostatni rok. I wtedy zagrożenie dla Polski będzie rosło. Dzisiaj w nocy Biden wygłaszał przemówienie apelujące o to, żeby Kongres jednak uchwalił pomoc dla Ukrainy, mówiąc, że rzecz jest niezwykle pilna i że jeżeli Rosja zajmie Ukrainę, to na tym Putin nie skończy. To jest oświadczenie prezydenta największego naszego sojusznika i supermocarstwa wojskowego, więc są powody do tego, żeby traktować sytuację wyjątkowo poważnie. Panie premierze, a co jeżeli... Pytanie poniekąd retoryczne, ale muszę je zadać. Co jeżeli prezydentem zostanie Donald Trump? No, wygląda to dramatycznie źle, dlatego że przecież ta blokada w Kongresie amerykańskim pomocy dla Ukrainy została wywołana przez Trumpa. Rzecz w tym, że powiązano pomoc dla Ukrainy, Tajwanu, Izraela z kwestią zmian prawa dotyczącego przekraczania granicy Stanów Zjednoczonych. Chodzi o sytuację na południowej granicy z Meksykiem. Rzecz w tym, że liczba nielegalnych migrantów dostających się z Meksyku do Stanów Zjednoczonych wzrosła w ostatnich latach czterokrotnie. No, są rzeczywiście powody do tego, żeby się tym troszczyć i Trump usiłuje zrobić z tego główny motyw swojej kampanii wyborczej. Dlatego uregulowanie tej kwestii nie leży w jego interesie. W
Senacie amerykańskim po 4 miesiącach negocjacji uzgodniono tekst ustawy zarówno w kwestii pomocy finansowej dla tych 3 państw, jak i w kwestii zaostrzenia przepisów migracyjnych. I szef mniejszości republikańskiej w Senacie, tam potrzebne jest poparcie republikanów, bo taka ustawa musi być w Senacie przyjęta przez co najmniej 60 senatorów, który 3 dni temu zachwalał tę ustawę, Mitch McConnell, wczoraj już powiedział, że sytuacja się zmieniła i że on wzywa swoich kolegów do głosowania przeciwko tej ustawie. Dzisiaj ona ma być głosowana w Senacie USA i prawdopodobnie przepadnie. A jednocześnie w Izbie Kongresmenów, gdzie republikanie mają większość, zapowiedzieli, że gdyby ta ustawa nawet była przyjęta, to nie zostanie poddana pod głosowanie, co jest niezbędne w tej niższej izbie, w takim amerykańskim Sejmie. Więc sytuacja jest rzeczywiście bardzo niedobra. Jest pewien cień szansy na to, że te sprawy zostaną rozdzielone i będą przyjęte oddzielne ustawy dotyczące pomocy dla zagranicy i kwestii regulacji migracyjnych. Wtedy być może pojawiłaby się szansa na przyjęcie przepisów pozwalających na uchronienie środków dla Ukrainy. Czyli rozumiem, że zarówno politycy Stanów Zjednoczonych, jak i politycy Unii Europejskiej powinni, nazwę to eufemistycznie, bardziej twardo stąpać po ziemi. I zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Gdy wczoraj słuchało się wystąpień szefa Rady Europejskiej Michela i Ursuli von der Leyen, no to wszystko brzmiało dobrze, tylko że ja wiem, co się dzieje jakby za kulisami, wie pani. Ja byłem sprawozdawcą cieniem swojej grupy politycznej w sprawie tego Ukraine Facility, tej pomocy 50-miliardowej. Parlament przyjął moją poprawkę mówiącą o konfiskacie majątku rosyjskiego, no ale doszło do tak zwanego trylogu, czyli rozmów między parlamentem, Radą i Komisją na ten temat, bo potrzebna jest zgoda. I Rada, a więc przedstawicielstwo państw członkowskich, rządów państw członkowskich, kategorycznie wykluczyła mówienie o jakiejkolwiek konfiskacie. Ostateczny kompromis zawarty w nocy przedwczoraj, jakby w ostatniej chwili, mówi o odpowiedzialności Rosji także w wymiarze finansowym za szkody wyrządzone Ukrainie. Jest to bardzo odległe od tego, co trzeba byłoby zrobić. Też przerażająca wizja. Dobrze, panie premierze, ale jeszcze wróćmy do tego, co się dzieje tutaj u nas w kraju, bo dzieje też się bardzo dużo. Ja bardzo ogólnie chciałam teraz w tym kontekście na początek zapytać pana, jak pan ocenia działania ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Czy pana zdaniem wszystkie decyzje, które podjął do tej pory, są zgodne z prawem, przeszły granice prawa, czy też gdzieś tam stąpają po tej granicy? Czy pan spokojnie temu się przegląda i ma pełne zaufanie do nowego ministra? Ja nie przyglądam się temu spokojnie, bo ja współczuję ministrowi Bodnarowi. To, co zrobił PiS przez 8 lat w sądownictwie, w prokuraturze, w rozmaitych instytucjach podległych resortowi sprawiedliwości, jeży włosy na głowie. Skala bezprawia, skala demoralizacji są przeogromne. To, co on robi, jest wyrazem ogromnej odpowiedzialności za funkcjonowanie, prawidłowe funkcjonowanie naszego państwa. Sama pani przytaczała dzisiaj te projekty uchwał zgłoszone przez PiS. No, PiS tak, mówiący o zagwarantowaniu niezależności politycznej Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału z osobą chwalącą się gotowaniem obiadów Kaczyńskiemu, Trybunału z tak zwanymi neosędziami nieprawidłowo wybranymi, Trybunału z byłymi posłami Pawłowiczową i Piotrowiczem, ze Święczkowskim, który przez lata był zastępcą Ziobry w prokuraturze, to jest Orwell. To są Himalaje hipokryzji. I niestety Bodnar musi w takich okolicznościach wykonywać swoje obowiązki. To, co on zrobił z tym tak zwanym prokuratorem krajowym, czy osobą, która uchodziła za prokuratora krajowego przez kilka lat, panem Barskim, było w moim przekonaniu absolutnie prawidłowe. Jeżeli on stwierdził, że Barski został powołany na to stanowisko nieprawidłowo, z naruszeniem prawa, to miał prawo, możliwość stwierdzenia nieważności tego powołania i odsunięcia tego człowieka od wykonywania, pełnienia tego stanowiska. Natomiast o tym, jak dramatyczna jest tam sytuacja, świadczy swoisty bunt zastępców prokuratora krajowego, tych wszystkich ludzi, którzy, oni mają prawo się oczywiście nie zgadzać z Bodnarem, tylko gdyby mieli poczucie odpowiedzialności i odrobinę honoru osobistego, podaliby się do dymisji i odeszliby stamtąd. Były wybory, został wybrany nowy rząd, zostały wybrane te formacje polityczne, które negowały porządki pisowskie. Ludzie mają prawo w demokratycznym państwie oczekiwać zmian
zmiany polityki i zachowania rządu. I właśnie skorzystali z tego prawa. I ci wszyscy ziobrowscy i pisowscy nominaci nie mają prawa tego blokować. Panie premierze, także... ja przepraszam, że wchodzę w słowo, ale zapytam pana wprost, bo wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowało sobie taką sytuację, w której nawet po przejęciu władzy przez obecny rząd, oni nadal będą mieli wpływy w tych najważniejszych instytucjach, w Trybunale, w Sądzie Najwyższym, w prokuraturze. Te bezpieczniki powyłączali, zmienili prawo tuż przed wyborami, chociażby właśnie w kwestii nowych uprawnień dla prokuratora krajowego. I teraz pytanie, czy to wszystko da się, przepraszam za potoczność sformułowania, odkręcić zgodnie z prawem? Czy te pułapki nastawione przez PiS są takie, że się tego nie da odkręcić zgodnie z prawem, że trzeba balansować na tej granicy prawa? Da się odkręcić, ale dopiero po zmianie prezydenta naszego kraju. Więc wiele rzeczy musi poczekać. Ale jeżeli pojawiają się tego typu możliwości, jak chociażby ta z Barskim. Bodnar bardzo, bardzo bystry sposób dostrzegł nieprawidłowości, których do tej pory nikt nie dostrzegał i to było rozsądne. Wydaje mi się, że gdy chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to jednak trzeba drogą uchwał sejmowych zmienić dawne uchwały sejmowe. Pamiętajmy, że tu nie chodzi o zmianę ustaw uchwałami sejmowymi, tylko sędziowie dublerzy byli powołani uchwałą, czy wybrani uchwałą, no niestety pan Duda ich zaprzysiągł, ale zaprzysiągł ludzi, którzy nie byli sędziami w świetle prawa, co było zresztą stwierdzone przez Trybunał Konstytucyjny z czasów, kiedy był to rzeczywiście niezależny politycznie organ. Więc te rzeczy można odkręcać uchwałami. Jestem rozczarowany tym, że padały zapowiedzi w tej chwili. Z tych zapowiedzi się przynajmniej czasowo wycofano. No tak, to nie ma podobno zgody w koalicji i to jest problem. Tak, to jest problem. Przy czym problemem jest przede wszystkim to, że tego typu rzeczy się opowiada z góry, a potem się tego nie realizuje. Problemem dla mnie jest też oświadczenie kogoś tam z kancelarii premiera Tuska, że uchwały nie byłyby skuteczne. Ja rozumiem, że chodzi tutaj o to, że tacy sędziowie dublerzy, którzy zostaliby uchwałą odwołani, nie odeszliby z tej pracy dobrowolnie. Czyli pana zdaniem rząd popełnił błąd, panie premierze, wycofując się z kwestii załatwienia sprawy Trybunału w tym tygodniu. Moim zdaniem należy to zrealizować. Mogę tylko zrozumieć, że błąd nie dotyczył może rządu, tylko polityków i to wszystkich polityków koalicyjnych, że oni zaczęli o tym publicznie mówić, zanim osiągnęli pełne porozumienie. Potem dopiero okazało się, że nie osiągnęli tego porozumienia. To krótko na sam koniec, panie premierze, jeszcze chciałabym poprosić o pana komentarz, bo trochę o kwestiach ukraińskich dzisiaj rozmawialiśmy, o pana komentarz do słów prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie Krymu. I czy pana zdaniem to będzie miało jakieś daleko idące konsekwencje i czy dobrze zrobił minister Sikorski, tonując tę sprawę i twierdząc, że nie będzie podbijał piłeczki, że to na pewno było przejęzyczenie i że zapomnijmy o sprawie? To oczywiście nie było przejęzyczenie, to był dowód ignorancji pana Dudy, ale Sikorski zachował się prawidłowo, dlatego że nie leży w interesie Polski grzanie tego tematu i to w wymiarze międzynarodowym. Ukraińcy też przymknęli oczy na to, oko na to. Były oczywiście jakieś komentarze, ale nie na najwyższym szczeblu. Natomiast ten incydent świadczy, tylko potwierdza to, jakim dramatem jest to, że mamy tego człowieka za prezydenta naszego kraju. Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, eurodeputowany. Panie premierze, jak zwykle bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Do zobaczenia i dużo zdrowia. Dziękuję raz jeszcze. Dzieje się w Sejmie, dzieje się przed Sejmem. O tym wszystkim za chwilę będziemy państwu opowiadać. Na szczęście nie ja sama, ale z niezawodną panią doktor Anną Materską-Sosnowską. Także proszę z nami zostać. Zapraszam na tę rozmowę. Co pan marszałek Hołownia zrobi wobec naszych posłów, parlamentarzystów, którzy zdaniem jego zostali pozbawieni mandatów poselskich, a zdaniem naszym nie zostali pozbawieni mandatów poselskich. Moim zdaniem oni mają prawo tutaj przebywać na sali sejmowej, mają prawo głosować, a jak zachowa się pan marszałek Hołownia, to jest pytanie oczywiście do niego. Mam nadzieję, że umożliwi im głosowanie. Oprócz naprawy doraźnej, tych działań, które są potrzebne i które w obszarze wymiaru sprawiedliwości podjął pan minister Bodnar, bardzo ważna jest naprawa kompleksowa. Do tego jest potrzebna zmiana konstytucji, do tego jest potrzebny nowy rozdział o Trybunale Konstytucyjnym, do tego jest potrzebna kompleksowa zmiana przepisów dotyczących grzechu pierworodnego, który został popełniony. Jaki był grzech pierworodny?
zaprzysiężenie sędziów, dublerów, zniszczenie Trybunału Konstytucyjnego. Od tego rozpoczyna się cała kaskada problemów dotycząca wymiaru sprawiedliwości, a tak naprawdę poczucia niesprawiedliwości u znakomitej większości naszych rodaków. Państwa gościem dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Czy scenariusz, który się toczy właśnie przed Sejmem, to jest ten, którego się pani spodziewała? Ale o którym scenariuszu mówimy? O tym, że panowie Wąsik i Kamiński wraz ze swoimi przyjaciółmi z Prawa i Sprawiedliwości próbują siłą wejść, a właściwie siłą wprowadzić obu panów do Sejmu. Mamy tutaj przepychanki ze Strażą Marszałkowską, mamy prezesa Kaczyńskiego, który chodzi od jednego wejścia do drugiego, domaga się rozmowy z komendantem Straży Marszałkowskiej. Sytuacja, mówiąc delikatnie, jest napięta. Znaczy, panowie mają prawo wejść do parlamentu, bo jako byli posłowie takie prawo im, jako byłym posłom takie prawo przysługuje, natomiast nie mają prawa zasiadania w sali plenarnej, po pierwsze, a po drugie oczywiście głosowania. Prawo i Sprawiedliwość usiłuje dalej wprowadzić taki chaos, żeby pokazywać, zobaczcie, jaki to jest chaos, jak nie panują, co wyprawia Szymon Hołownia, natomiast no nie są w prawie i zastanawiam się, jak na partię, która ma na sztandarze i państwo, i sprawiedliwość, i prawo, jak bardzo psują to wszystko i jak bardzo psują też zwyczaj parlamentarny i gdzie jest tego kres. No dobrze, ale teraz Prawo i Sprawiedliwość stawia się w roli obrońców państwa prawa i konstytucji. Doskonale przecież wszyscy o tym wiemy. Oskarżają obecną władzę o zamach stanu i składają nawet 3 projekty uchwał na tym posiedzeniu. Jedna w obronie Trybunału Konstytucyjnego, druga w obronie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w kontekście panów Kamińskiego i Wąsika i trzecia związana z obroną Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, pani doktor. Więc to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość właśnie chce prawdziwego prawa i prawdziwej sprawiedliwości, uważając się za wyrocznie w tej kwestii, jak rozumiem. Znaczy, Prawo i Sprawiedliwość chyba już nas przyzwyczaiło do tego, że nadaje inne znaczenie słowom, że zmienia definicję i posługuje się półprawdami, mówiąc delikatnie. Rozumiem, że uchwała o Trybunale Konstytucyjnym ma służyć temu, aby zapobiec jakimś zmianom wprowadzanym przez rządzącą koalicję właśnie uchwałami. Natomiast uważam, że ich uchwały, ich słowa są bez większego znaczenia. Nie rozumiem kompletnie, jako kto był pan premier na przykład w Brukseli. Mówi, rozmawiałem z premierem Orbanem i trochę zachowują się tak, jakby prowadzili cały czas alternatywne państwo i alternatywne rządy. Proszę zwrócić uwagę, że od 1989 roku nie mieliśmy jeszcze takiego sposobu przekazywania władzy. Różne rządy były. Powiem więcej. Wczoraj zaczęła się rocznica obchodów ustaleń przy okrągłym stole, no bo to 6 lutego 1989 roku. I nawet komuniści nie oddawali w ten sposób władzy, ani tak, jak to robi Prawo i Sprawiedliwość. I teraz pytanie, czego my się w dalszym ciągu pani zdaniem możemy spodziewać? Wprowadzanie chaosu celowo, żeby udowodnić, że rząd Tuska sobie nie radzi z państwem, to jest jedna rzecz. Ale druga, to jest też wejście w kampanię wyborczą, która właściwie już trwa, ta samorządowa, no bo już mamy kandydata na prezydenta Warszawy, pana Bocheńskiego, do czego zaraz przejdziemy, ale najpierw bardzo ogólnie. Czy sądzi pani, że na przykład kwestia Kamińskiego i Wąsika, to co w tej chwili obserwujemy, ta permanentna awantura, to jest rzecz, która PiS-owi pomoże, czy raczej oni przegrzeją temat? Moim zdaniem przegrzeją, dlatego że badania jeszcze jak panowie byli w więzieniu, to badania pokazywały, że nawet twardy, tylko najtwardszy elektorat PiS-u popiera działania Prawa i Sprawiedliwości czy prezydenta, natomiast większość była przeciwko właśnie takiemu traktowaniu, jak nasi, to pełna obrona. W jednym badaniu 66%, w drugim 70%, że panowie powinni odsiedzieć swój wyrok w więzieniu. Dokładnie tak. Co oznacza, że to jest nawet część wyborców PiS, chyba, prawda? Tak, musi mniej więcej statystycznie wychodzić. Bo tam były też pogłębione badania i nawet wyborcy PiS-u właśnie nie byli takimi entuzjastami. To jest po pierwsze. Po drugie, możesz siać wiatr, ale będziesz zbierał burzę. I można próbować siać i
i pokazywać właśnie ten chaos i czy rząd następcy sobie radzi, czy nie. Tylko okazuje się, że Tusk i jego ekipa jadą dalej, robią to, co zaplanowali i jakoś za bardzo nie patrzą na fochy i pokrzykiwania Prawa i Sprawiedliwości, więc myślę, że to nie jest najlepsza metoda. Oczywiście, żeby utwardzić swój twardy elektorat, żeby pokazać, jacy są pokrzywdzeni, tak, ale pytanie na jak właśnie długo może to będzie PiS bardziej działać. Gra w tej chwili o przetrwanie, a nie o wygraną. Oczywiście, ależ oczywiście, że tak. No patrząc, pozwolę sobie przejść już do kandydatów. Patrząc na kandydatów w wyborach samorządowych, chociażby na pana Bocheńskiego, czy innych w dużych miastach, no to dla mnie to jest sygnał właśnie przetrwania, czyli wystawienie nawet nie pierwszego garnituru, tylko no daleko ostatniego, czy tam kolejnego. No chyba, że pan Schreiber w Bydgoszczy to taki wyjątek no, potwierdzający regułę. Tak, ale to nie jest taki bardzo mocny kandydat. On jest naturalny z Bydgoszczy oczywiście. No, Małżonka już nazwała pierwszą damą Bydgoszczy przyszłą. Dobrze. Nie, czy pani widziała? Nie. Troszkę inne chyba media czytamy, czy oglądamy. Natomiast do czego zmierzam? Że wystawienie takich kandydatów to będzie porażka tych kandydatów. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło mówić, to nie my przegraliśmy jako PiS, tylko no niestety kandydaci byli nie najlepiej dobrani, czy wręcz źle. No wystawienie pana Tobiasza Bocheńskiego w Warszawie, no to pokazuje naprawdę taki duży problem PiS-u. Tak samo mówiło się o prezydencie przyszłym Andrzeju Dudzie. No ja bym tego aż tak nie porównywała, dlatego, że to są jednak wybory lokalne i gdyby, no, Warszawa jest bardzo specyficzna. Ale gdyby to był kandydat, znaczy to jest czytane dzisiaj, to może być czytane tak, tu będzie takie lanie, że no właściwie no tak, no pomyłką był taki kandydat, tak? A kandydat z Łodzi. Pani zdaniem, pani doktor, to ten kandydat z Łodzi właśnie, który urodził się w Łodzi, skończył szkoły w Łodzi, skończył studia w Łodzi, a do Warszawy przeprowadził się rok temu, drodzy państwo. Czy to jest osoba, która tę kampanię samorządową ma potraktować jako trening przed wyborami prezydenckimi na prezydenta Polski, już nie Warszawy? No mogłaby potraktować, ale jeżeli dostanie zbierze dużą porażkę, no to trudno to będzie. Tęgielanie dostanie. A pani zdaniem dostanie tęgielanie w Warszawie? Moim zdaniem dostanie, chociażby za Widzew, a nie za Legię i za parę innych rzeczy, ale również od strony merytorycznej. No wypowiedzi pana Bocheńskiego jeszcze jako wojewody, no nie były wypowiedziami, które budują, czy które są takie koncyliacyjne. Poza tym też jest specyficznym podejściem sprawa wystawienia w Warszawie kandydata, który na przykład robi wykład w Ordo Iuris, prawda? No więc to... To trochę nielogiczne po prostu znaczy, jest. Logiczne, jeżeli grasz o przetrwanie, a nie o wygraną. To jest strategia pani zdaniem, tak już podsumowując, no, PiS-u na te wybory samorządowe? Oni już pogodzili się z nadchodzącą kolejną porażką? Czytam to w ten sposób, że wiedzą, że to będzie tak duża skala, że to może być tak duża skala porażki, że taką strategię przyjęli. Czy to jest optymalne dla nich? Zobaczymy. Oczywiście pogłoski o śmierci PiS-u są absolutnie przedwczesne i nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Nieraz się pojawiały zresztą. Bo nieraz to było. Natomiast na pewno partia jest w dość takiej trudnej sytuacji, dlatego że po pierwsze trzeba się rozliczyć po przegranych wyborach i to wszystkie te ruchy, na przykład kadrowe, które się teraz dzieją, chociażby w spółkach Skarbu Państwa, ale nie tylko, w ministerstwach to też było bardzo widoczne, pokazują, że byli kompletnie nieprzygotowani na porażkę. A skoro tak, no to rozliczenie powinno być tym poważniejsze. Nie ma jakiegoś takiego jasnego lidera czy następcy. Widać przepychanki we frakcjach w samej partii. W związku z tym, no trudny okres mają przed sobą, burzliwy. Wracamy a propos burzliwego okresu do tego, co przed Sejmem. No to jakieś dantejskie sceny tam się odbywają. Fotoreporterzy, dziennikarze, reporterzy biegają za politykami PiS-u, którzy zamiast już zmierzać na salę plenarną i wykonywać swoje obowiązki, za które pobierają sowite wynagrodzenie, w tej chwili biegają dookoła Sejmu, zastanawiając się, jak tam wpuścić panów Wąsika i Kamińskiego. Szymon Hołownia mówi wprost, oczekujemy szacunku dla Straży Marszałkowskiej. Tego szacunku dziś nie ma. Jak
ocenia pani decyzję na razie i zachowanie Szymona Hołowni w tym niezwykle kryzysowym momencie? No one są po pierwsze konsekwentne, po drugie są, albo po pierwsze są zgodne z prawem i z oczekiwaniami, po drugie są konsekwentne, po trzecie, no tutaj naprawdę jest bardzo małe pole manewru dla marszałka, no bo musi przestrzegać prawa i musi stać na straży tego prawa i nie ma czegoś takiego, co było bardzo często za czasów PiS-u, właśnie takiej pewnej wolności i swobody traktowania przepisów. Tylko Prawo i Sprawiedliwość bardzo umiejętnie zarzuciło taki chwyt retoryczny, że decyzja o zabraniu mandatów to jest decyzja Hołowni. Co jest nieprawdą, bo Hołownia po prostu musiał wykonać decyzję, która była następstwem prawomocnego wyroku. Tutaj nawet wielu naszych widzów, no może wielu nie, ale przeczytałam ze 2-3 takie komentarze dzisiaj, że to jest skandal, że nie chcą wpuścić posłów do Sejmu. No bo właśnie PiS sieje chaos, tak? No on jak zwykle wprowadza dezinformację, nadaje inne słowo, inne znaczenia słowom. I stąd może być taki odbiór. Tylko wielu ludzi jest oburzonych, że dzisiaj to bieganie dookoła Sejmu się odbywa. No tak, tylko w moim przekonaniu na koniec dnia to będzie zysk dla Hołowni, a nie dla PiS-u. Dlatego, że czyli 1-0 dla marszałka. Oczywiście, że tak. Dlatego, że pokażą stanowczość i pokażą właśnie decyzyjność marszałka. Więc jeżeli o to im chodziło, no to myślę, że ta gra będzie skuteczna. Jak to długo będzie trwało, pani doktor? Jak pani sądzi? Aż się nie wypali. Czyli co najmniej myślę, że do czerwca to co najmniej. Dlatego, że czyli za każdym razem będziemy mieli takie Jumanji przez Jak nie takie, to inne. Jak nie to wymyślą, to coś innego. I na przykład spektakularna porażka w wyborach samorządowych tego nie zmieni? Dlatego do czerwca, bo jeszcze są wybory do Parlamentu Europejskiego. I tylko dopiero pytanie, wtedy... czy nie będzie refleksji? Czego, przepraszam? Refleksji. Ale po stronie PiS. Nie, nie będzie. Dlatego, spóźnionej, aczkolwiek. Nie będzie, dlatego że przyjęli taką strategię. Zawsze grali na to, że są pokrzywdzeni. To była zawsze strategia właśnie pokrzywdzonej partii. Od PC począwszy przez PiS czy do Zjednoczonej Prawicy. I oni już zapomnieli. Przecież oni przez 8 lat, Polki i Polacy, mówili o rządzie Tuska. Tak? Dzisiaj mówią o rządzie Tuska sprzed 8 lat, jeżeli nie mogą się jeszcze odnieść do dzisiejszych różnych działań. W związku z tym nie spodziewam się tutaj większej refleksji, natomiast spodziewam się albo liczę na pewne uspokojenie po kampanii wyborczej. Marszałek Sejmu mówi wprost, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale tak na bieżąco muszę państwu przekazywać, co się dzieje. Wąsik i Kamiński nie będą uczestniczyć w posiedzeniu jako posłowie. Koniec, kropka, powiedział marszałek Sejmu. Czyli konsekwencja to jest być może rzeczywiście jedyna skuteczna polityczna broń w tym momencie. Natomiast... Ale konsekwencja oparta na prawie. Mówmy tak, to bardzo wyraźnie. Prawda? Tak. To nie jest mi się marszałka, czy to jest jego interpretacja. Nie, to jest po prostu prawo. A propos nowej większości. Wiemy, że bardzo duży taki mandat społeczny i takiej emocji społecznej w tej chwili ma nowa większość, nowy rząd, żeby no właśnie prowadzić rozliczenia, przywracać praworządność, móc zaprowadzić jakieś nowe porządki, czy w Trybunale Konstytucyjnym, czy w Sądzie Najwyższym, czy w wielu innych miejscach, w prokuraturze chociażby. Takie emocje, jak wiemy, dość szybko się wypalają i bardzo szybko to takie duże poparcie dla takich działań może wygasnąć. W związku z tym ten wstęp jest nie przez przypadek, bo ja chciałam zapytać, czy pani zdaniem błędem jest to, że nie załatwiono, czy nie będzie załatwiona sprawa Trybunału w tym tygodniu. Zapowiadano to, czy nie trzeba było wykorzystać tych społecznych emocji i tego momentu na załatwienie tak kontrowersyjnej kwestii. A tu wiemy, że się nie dogadali, że koalicjanci mają inne zdanie, więc sprawa jest przełożona na nie wiadomo kiedy. Nie jestem tak kategoryczna jak pani, ponieważ po pierwsze mówimy o rządzie, który sprawuje swoje władztwo półtora miesiąca, nawet jeszcze nie ma 2 miesięcy. To jest po pierwsze. Po drugie, nie da się załatwić sprawy Trybunału Konstytucyjnego. PiS już przygotował uchwałę o Trybunale. Ale chociaż część. No skoro byli powołani uchwałami, tak, można ich odwołać uchwałami, prawda? Ale oni nie tyle byli powołani
powołani uchwałami, co nie zostali zaprzysiężeni prawomocnie wybrani sędziowie. Rozumiem, że tutaj jest nie do końca wiem, jak by chcieli to załatwić i rozumiem, że to też jest nie wchodzenie w dodatkowy jeszcze konflikt, spór z prezydentem. Czyli tak pani czyta to, żeby odłożyć. Skoro wyjechał, tak, dlatego, że czego jak czego, ale decyzyjności Tuskowi nie brakuje i myślę, że gdyby faktycznie była tutaj taka determinacja, to i porozumienie zostałoby zawarte. Myślę, że z innych jakichś taktycznych powodów. Czyli na przykład nieobecność prezydenta też może pani zdaniem mieć wpływ na to? Tak. No bo myślę, że on w Afryce teraz. Tak, jest w Afryce i też były takie spekulacje, no skoro prezydent wyjedzie, to natychmiast to uporządkujemy i zrobimy. Myślę, że pewna refleksja czy czas jest po prostu czasami potrzebny. No tym bardziej, pani doktor, że wczoraj, prawie za tydzień, a właściwie mniej niż za tydzień, jakieś kłopoty z liczeniem mam dzisiaj, 13 lutego to jest dzień, na który wezwał pan prezydent premiera i jego ministrów w ramach Rady Gabinetowej. Już dziś wiemy, że są zapowiedzi tego, że pan prezydent no, może być bardzo zdziwiony, ponieważ no, wstępne wnioski z rozmaitych audytów rząd ma przedstawić panu prezydentowi, chociażby w kwestii budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo na temat tej inwestycji prezydent także chce rozmawiać. Dobry ruch ze strony rządu? Bardzo dobry ruch z tym, żeby zostało od razu zaproponowane, to transmitujmy wszystko i pokażmy wszystko. Nie, pan prezydent nie będzie zdziwiony. Pan prezydent jest absolutnie odporny na jakiekolwiek argumenty i niestety, ale wszystkie wypowiedzi prezydenta i ruchy prezydenta świadczą o tym, że jest absolutnie prezydentem jednej strony. Chociażby mam na myśli to, co zrobił z panami Wąsikiem i Kamińskim. I nie mówię o ich ułaskawieniu, tylko o wcześniejszych procedurach, których dokonał. Czy o skierowaniu każdej i zapowiedzi kierowania każdej ustawy do TK w trybie następczym. Więc to pokazuje absolutny brak jakiejkolwiek woli współpracy. Już abstrahując od powołania na 2 tygodnie premiera Morawieckiego, żeby można było dokończyć. Ale nie wiem, czy pani słyszała, że za 3 miesiące pensje z kolei wzięte zostały w ramach tego 2-tygodniowego rządu. No więc właśnie, prawda? Bo były odprawy. Ale z drugiej strony tutaj już niespełna 2 miesiące rządów, ale rząd Donalda Tuska też ma trochę za uszami, no bo mieli odchudzać administrację. To była jedna z głównych takich linii obietnic w kampanii wyborczej. Po czym dowiadujemy się, że pani minister Hennig-Kloska ma 7 wiceministrów, każdy z samochodem na przykład. To ludzi może razić. To może razić i powinno razić. I teraz tak, sprawdźmy, czy tych 7 wiceministrów jest mają uzasadnienie. Przede wszystkim merytoryczne, a nie tylko polityczne, no bo wiemy, jak jest układ polityczny. 2. Czy samochody zostały zakupione teraz, czy zostały zakupione poprzednio? C. Jak wygląda, czy gdzieś niżej też następuje taki rozrost administracji, czy kurczenie? Żeby była pełna jasność. Absolutnie ich nie bronię i też nie spodziewam się, że będą aniołami, bo nie będą aniołami. I już dzisiaj ten rząd ma ponad 100 osób. Liczy, więc to nie jest odchudzona administracja. Natomiast ma być podobno ta nowa ustawa o nowych działach administracji, ale to na razie nie wiadomo kiedy. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, nawet nie ma, nie znamy tych założeń, ale rozliczajmy z tego, co jest do rozliczeń, do takich sensownych. To jeszcze nie jest coś takiego, co czy należy... Czepialstwo tak zwane. Tak, na razie, natomiast myślę, że i klientelizm i pewien patronaż będzie miał miejsce, bo zazwyczaj ma. Tylko pytanie właśnie, jak możemy to kontrolować, jak możemy alarmować, kiedy będzie to się zbliżało do poziomów niepożądanych. A kwestia braku zgody w Trybunale Konstytucyjnym, kwestia niedogadania się na wspólny start w wyborach samorządowych. Czy pani zdaniem to są takie elementy, które mogą zaważyć w zły sposób na funkcjonowaniu tej koalicji i jej przyszłości, czy nie? Czy jednak nie. Pewne tarcia oczywiste było, że będą następować, w związku z tym nie ma co siać tutaj defetyzmu? Ależ oczywiście, że będą następować, dlatego że jeszcze nie mieliśmy tak dużej koalicji partyjnej, tak dużej koalicji politycznej, ale też wszyscy zdają sobie sprawę, jaka jest cena za ewentualne nieporozumienie się czy niedogadanie. Byłabym zdziwiona, gdyby była koalicja
samorządowa. To chyba nawet rozmawiałyśmy zaraz po wyborach do parlamentu, że taka koalicja powtórzy się. Dobrze by było, gdyby się powtórzyła do Parlamentu Europejskiego lub przy następnych wyborach, natomiast nie do samorządu. No tutaj ten rachunek zysku i strat też takich partyjnych, czysto partyjnych dla każdej z ugrupowań jest bardzo jasny i w różnej pozycji są oczywiście partie i one muszą grać na siebie. Czas rozliczeń mamy, bez wątpienia. Wystartowały komisje śledcze, prokuratura zaczęła pracować, odkopała kwestie fuzji, tak, między innymi fuzji, czy też wrogiego przejęcia, zwał jak zwał Orlenu z Lotosem, po roku od złożenia zawiadomienia w tej sprawie. Mamy też kwestię Pegasusa, rozmaite przypuszczenia, jaka skala tej inwigilacji mogła być, więc tutaj nie siejmy plotek. Bardziej chodzi mi o to, czy pani zdaniem bardziej Lotos, czy bardziej Pegasus może uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość, czy na dziś jeszcze tego nie wiemy? Oczywiście nie namawiam, żeby pani wchodziła w głowy polityków PiS, ale czego oni dzisiaj bardziej mogą się obawiać? Oni powinni bać się wszystkiego, tak naprawdę. I powiem szczerze, że zatrważa mnie, absolutnie mnie zatrważa każda konferencja NIK-u, dlatego że z każdej konferencji Najwyższej Izby Kontroli, nawet jeżeli sami deklarują, nie mieliśmy dostępu, nie mieliśmy wejścia do Orlenu, ale nawet przy braku wejścia do Orlenu, analizując dokumenty poszczególnych spółek, widzimy to i to. I to jest za każdym razem, to jest lista zarzutów. I zarzutów, nawet jeżeli to nie są zarzuty korupcyjne, to brak nadzoru to jest jeden z mniejszych zarzutów, jaki jest. W związku z tym obawiam się, że skala takich właśnie nadużyć różnego rodzaju władzy była tak ogromna, że długo będziemy się jeszcze z tego odkopywać. I oczywiście można powiedzieć to, co jest mówione, no ale zobaczcie, zyski były większe i tak dalej, tylko też musimy wtedy czytać całe te raporty, na czym i gdzie te zyski polegały, a gdzie były straty. Więc myślę, że politycznie to może być Pegasus i skala tego, ale to, co będzie w odbiorze społecznym, no to myślę, że jednak Orlen i Lotos. I tutaj jest no bardzo trudna sytuacja też, jeżeli patrzymy o takie poczucie bezpieczeństwa w Polsce i zabezpieczenia. No ale Pegasus chociażby. Ja już pomijam kwestię polityków opozycji, szefa kampanii wyborczej, prokuratorów, którzy nie byli entuzjastami reformy Zbigniewa Ziobry, ale prokuratura wszczyna też postępowanie w sprawie inwigilacji między innymi liderki białoruskiej opozycji, wtedy kiedy przebywała w Polsce. Pani doktor, czy pani umie odpowiedzieć na pytanie, po co, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość inwigilowało, jeżeli tak było, liderkę białoruskiej opozycji? Jeżeli tak było, prawda? Tak, oczywiście, to ja mówię, to wyjaśni prokuratora i sądy. Tak, no ale bardzo dużo jest nieuzasadnionych takich właśnie prób inwigilacji czy podsłuchów. I ja bym powiedziała tak, że i powiem, sprawa Kamińskiego i Wąsika, ta sprawa jest zakończona, ale to nie znaczy, że kolejnych nie będzie. No niektórzy nawet używają sformułowania, że ich przygoda z wymiarem sprawiedliwości dopiero się rozpoczyna. Obawiam się, że tak, dlatego że ktoś dawał na to zgodę i ktoś to wykonywał. A tak, więc nie umiem pani odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ona, dlatego że co, spotykała się z liderami polskiej opozycji? No właśnie. I tutaj był ten spisek, czy po prostu idziemy tak szeroką ławą i nawą, że staramy się inwigilować i posłuchiwać wszystkich. Czy nadal uważamy, że Łukaszenka to bardzo miły człowiek? I ciepły. Wspominając słowa pana Karczewskiego. Tak, marszałka Karczewskiego, więc nie mam na to żadnego niestety dobrej odpowiedzi. Obawiam się właśnie takiego tak daleko idącego nie tylko inwigilacji, ale takiego właśnie lekkiego podejścia do prawa przez władzę. Czy było poczucie już braku granic jakichkolwiek? No, ono było dość często pokazywane, właśnie brak takiego pohamowania. Pani doktor, przed komisją do spraw afery wizowej, przed komisją do spraw Pegasusa, na pewno będą musieli stanąć, przynajmniej tak członkowie tych komisji zapowiadają, a przynajmniej większość tych członków, panowie Kamiński, Wąsik, Kaczyński, Morawiecki i Ziobro.
Z panem Ziobrą jest pewien problem w tej chwili. Przepraszam, że to będzie długo trwało, ale chciałabym państwu przeczytać wczorajsze oświadczenie Marcina Warchoła, byłego wiceministra sprawiedliwości za czasów Ziobry i ministra sprawiedliwości tego chwilówkowego, dwutygodniowego rządu Mateusza Morawieckiego, bo wielu także z państwa zadaje sobie pytanie, co się dzieje z Ziobrą. Pojawiały się różne plotki, że uciekł za granicę, że wcale nie jest chory, że ucieka przed odpowiedzialnością. Tymczasem pan Warchoł pisze tak. Według statystyk zaawansowany rak przełyku, który rozpoznano u Ziobry, daje złe rokowania. Literatura medyczna podaje, że w Polsce przed upływem 5 lat umiera około 90% chorych, ale to mroczna statystyka. Tak, Zbigniew Ziobro walczy dziś o życie. Toczy tę bitwę z determinacją po to, by wygrać i by jak najszybciej, jak to tylko możliwe, wrócić do swoich obowiązków, ale wiadomo, że warunkiem jest agresywne i radykalne leczenie przeciwnowotworowe, które teraz przechodzi pan minister. I teraz najważniejsze, nic nie udaje, nie ukrywa się, ani nie uciekł za granicę. To są totalne bzdury. Przebywa w Polsce i jest pod opieką polskich lekarzy. Nie może dziś stawić czoła kampanii nienawiści, którą przeciw niemu wytoczyli dziennikarze. Tu padają nazwiska, ale mniejsza o to. Zapewniam wszystkich, że Ziobro udostępni całą dokumentację medyczną swojej choroby biegłym, powołanym czy to w związku z pracami komisji śledczej, czy w jakimkolwiek innym prawnym trybie. No i tam dalej mówi, że są niezależne diagnozy kilku lekarzy i że powinniśmy modlić się o powrót do zdrowia pana ministra Ziobry. Czy to zamyka sprawę pani zdaniem? Nie, w ogóle sprawy nie zamyka. Nie wiem, czy pan Warchoł występuje jako rzecznik rodziny, czy jako pełnomocnik, czy jako lekarz, czy... Jak tylko zdrowie mu pozwoli, stawi się przed komisjami, to jeszcze, bo tego nie przeczytałam. Tak. Ja osobiście życzę panu, byłemu ministrowi, jak najwięcej zdrowia i żeby miał właśnie tyle zdrowia i siły, żeby przed odpowiednimi organami stanąć. Ale to nie zamyka sprawy pani zdaniem, bo... Nie została pani przekonana tymi argumentami przez ministra Warchoła, jeżeli on mówi, że cała dokumentacja medyczna będzie udostępniona? Ale w ogóle nie ma na razie tematu, dlatego że pan Ziobro nie został wezwany przed żadną komisję ani przed prokuraturę. Ale będzie. Ale będzie. Jak będzie, no to wtedy będzie musiał również prawnie się do tego ustosunkować i wtedy będziemy dyskutować. Nie wiem, dlaczego akurat pan Warchoł się na ten temat wypowiada. No, ja rozumiem, jako bliski współpracownik pana ministra Ziobry. Szanuję. A propos Adama Bodnara. Włodzimierz Cimoszewicz kilkanaście minut temu powiedział, że serdecznie mu współczuje. Pani też mu współczuje z takiego ludzkiego punktu widzenia? Nie. Nie. Bo? Nie współczuję mu. Cieszę się, że właśnie minister Bodnar jest ministrem Bodnarem, dlatego że z całą jego wiedzą i takim spokojem i doświadczeniem po pierwsze patrzę, w jaki sposób zbudował swój krąg zastępców i doradców i głęboko wierzę w to, że uda mu się przeprowadzić reformy, które są zapowiedziane. I uważam, że jest dobrą osobą na tym stanowisku, czy odpowiednią osobą na tym stanowisku. Oczywiście mówię, z całym tym zapleczem, które jest wokół niego. Czy ma stres? Tak. Czy ma ciężki orzech do zgryzienia? Tak. Czy mu współczuję? Nie, bo wiem, że da radę. No właśnie, bo tutaj pojawiają się rozmaite interpretacje jego decyzji, łącznie z niezgodą na pewne ze strony chociażby konstytucjonalistów, których raczej o takie ciągoty pisowskie byśmy nie podejrzewali. No wszyscy wymieniają pana profesora Piotrowskiego tutaj. Te wątpliwości będą się mnożyć. I teraz pytanie, czy da się zaprowadzić porządek w sytuacji, w której ilu prawników tyle zdań tak naprawdę? Proszę, z całym szacunkiem i sympatią do profesora Piotrowskiego należy do mniejszości, a nie do większości. Tak. I na tym też polega prawo, że można to prawo interpretować czy reinterpretować. Natomiast, tak jak powiedziałam, należy do mniejszości. I bliższe jest mi jednak stanowisko chociażby profesor Łętowskiej, która mówi, że trzeba wykorzystać każdą możliwość, każdą ścieżkę, nawet jeżeli to nie są wielkie reformy od razu. I w ten sposób muszą próbować robić. Gdyby sytuacja była chociaż na tyle normalna, że prezydent starałby się przynajmniej jakkolwiek brać udział w koabitacji, czy jakkolwiek stać na straży prawa i konstytucji, no to byłoby jakieś miejsce do szukania kompromisu, czy do szukania dialogu. Nie bez kozery przypomniałam okrągły 189 rok. Dzisiaj mamy absolutny mur i mało tego, jesteśmy w sytuacji, jak
jako jedyny kraj tak naprawdę w tej chwili. I dlatego też na nas są skupione mocno oczy i kamery różnych obserwatorów. Staramy się wydobyć z, nie tylko z polaryzacji jeszcze społecznej, nie, ale z takiego właśnie odwracania reżimu w sposób demokratyczny, tak, z wychodzenia z tego, z takiej autokracji. No. Pani doktor, a w kwestii prezydenta właśnie jeszcze, bo no, mamy te zapowiedzi odsyłania wszystkich ustaw w trybie kontroli następczej. Mamy no, takie dość daleko i swobodnie idące wypowiedzi, chociażby pod adresem właśnie ministra Bodnara, no bo już nie chcę tego przytaczać, ale prezydent no, taki bardzo nieformalny sposób określił działania obecnego ministra sprawiedliwości. Rozumiem, że pani nie ma żadnych złudzeń dotyczących tego, że ta koabitacja nie będzie lepsza i że ten czas do końca prezydentury Andrzeja Dudy trzeba będzie przeczekać. No tylko pytanie, czy w takiej sytuacji da się rządzić? Ale rządzą. Bo to nie jest 4 miesiące. Ale rządzą. I znowu ta sytuacja trochę rozmięknie po wyborach samorządowych, przede wszystkim po wyborach samorządowych. Trochę na to liczę, że ta sytuacja trochę się zmieni. A poza tym no, nie ma innego wyjścia. No, możemy się oburzać. Nie wierzę, że to powiem, ale jednak jestem rozczarowana prezydentem. Myślałam, że nie jest w stanie mnie zaskoczyć. Niestety jest w stanie mnie ciągle zaskoczyć i to w sposób negatywny. I w związku z tym, no, co można innego zrobić? No, sytuacja jest taka, jaka jest. No, to będą właśnie uchwały, no, to będą rozporządzenia. Będą na pewno szykowane również projekty ustaw. Jedyne, co możemy zrobić tak naprawdę my jako społeczeństwo obywatelskie, no to możemy stać na tym stanowisku, na którym staliśmy 15 października. Tak? Mało tego. Krok następny. Tam, gdzie trzeba kontrolować władzę, absolutnie nie możemy odpuszczać i też z jednej strony kontrolować, ale rozliczać, tak. Ale też wspierać, bo ten dialog musi się toczyć, tak? Znaczy musimy wrócić do próby dialogu i musimy wrócić też do takiej partycypacji. To już na koniec obiecuję ostatnie pytanie, bo to już 21, pani mi głowę zaraz urwie, ale jeszcze jedna rzecz. Powstał ten pomysł wśród niektórych w niektórych kręgach, resetu konstytucyjnego, okrągłego stołu, napisania wszystkiego od początku, zbudowania wszystkiego od początku, bo sytuacja nabrzmiała już tak, że z tej obecnej nic się nie da ulepić. Czy pani uważa, że polscy politycy, polskie społeczeństwo jest gotowe do resetu i czy w ogóle taki reset powinien nastąpić? Czy to jest uczciwe? Znaczy, to jest bardzo ciekawe pytanie i ja osobiście jestem zwolenniczką rewizji konstytucji, tak jak było w konstytucji majowej czy kwietniowej 25 lat i robimy rewizję konstytucji. Nasza konstytucja nie przewiduje takiego okresu, że po 25 latach należy przejrzeć. Natomiast przewiduje tryb właśnie poprawiania czy zmiany konstytucji, a nie resetu, że wszystko robimy od nowa. Natomiast ostatnie 8 lat pokazało nam, w jaki sposób konstytucja może być pogwałcona. Oczywiście, natychmiast prawnicy powiedzą, jeżeli jest zła wola, jeżeli przyjdziesz złamać, to każdy przepis da się złamać. Natomiast uważam, że to nie jest jeszcze moment taki konstytucyjny, bo ta polaryzacja, ta dwubiegunowość jest zbyt głęboka. Ale jeżeli zapytała mnie pani, czy jest moment, żebyśmy spróbowali usiąść do stołu i dyskutować, to powtórzę po raz kolejny. Właśnie wczoraj zaczęła się rocznica. Tak, ten moment zawsze jest, dlatego że od momentu, kiedy usiądziemy do stołu, do momentu, kiedy nastąpi... Ale z drugiej strony sama pani powiedziała, że komuniści nie przekazywali władzy tak jak PiS. Czy pani uważa, że PiS jest dzisiaj gotowy usiąść do okrągłego stołu? Oczywiście, że nie. No ale właśnie. To nie znaczy, że my mamy nie wyciągać ręki, czy nie proponować, to zacznijmy rozmowę, tak? Bo widzimy, że w naszym państwie to, czy to, czy to jest źle funkcjonuje. Nie uważam, że powinien nastąpić reset, zaoranie i wszystko od nowa. Absolutnie nie. Ale widać, że niektóre instytucje muszą zostać poprawione. Niektóre przepisy muszą być inaczej sformułowane. Bo ani przed autokratami, ani przed populistami nie ma szczepionki.
szczepionki. Możemy próbować się zaszczepić, ale od nas zależy, jak ona będzie skuteczna. Mhm. No właśnie, to jest kolejny bardzo ciekawy wątek, ale już musimy go przełożyć na zupełnie inne spotkanie i inną dyskusję. Ja tylko jeszcze Państwu powiem, że panowie Wąsik i Kamiński do Sejmu nie weszli, sprzed Sejmu odjechali, obrady Sejmu się rozpoczęły, jak widzę tutaj frekwencja dość duża, jak widzę oczywiście też przy prezesie Kaczyńskim jakieś tutaj odbywają się negocjacje i rozmowy, więc no jak sądzę ciekawy dzień przy Wiejskiej nas czeka dziś, jutro i pojutrze, bo trzydniowy ten Sejm. Doktor Anna Materska-Sosnowska, dziękuję. Uniwersytet Warszawski, bardzo dziękuję jak zwykle za tę wspaniałą analizę i tą analizą właśnie kończymy już dzisiejsze wydanie Ekspresu. Wracamy do Państwa jutro o godzinie 9:07. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, Magda Schmidt i cała ekipa. Kłaniamy się Państwu bardzo nisko, spokojnego, mimo wszystko, na ile się da. I dobrego dnia. Do jutra. Dzień dobry, to jest raport, ja nazywam się Tomasz Walczak. No i co, kolejny gorący dzień w polskim Sejmie, no nie może być posiedzenia Sejmu bez jakiejś awantury, bez jakiejś walki politycznej. No i dzisiaj obserwujemy tę walkę polityczną, próbę wejścia panów Wąsika i Kamińskiego, którzy czują się dalej posłami. Widzieliśmy tę próbę wdarcia się z rana, której przewodził Jarosław Kaczyński, a tą ariegardą był pan Antoni Macierewicz w kaszkiecie, to wszystko widzieliśmy. Więc spójrzmy, co tam się dzieje w Sejmie wewnątrz. Tam już marszałek Sejmu Szymon Hołownia przemawia, więc czym prędzej tam się przenosimy i za chwilę gość naszego programu. Za chwilę się widzimy. Jeżeli chodzi o Państwa reprezentację w konwencie seniorów, artykuł 15, sam Pan to podkreślił. Kół parlamentarnych reprezentujących w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu osobną listę wyborczą. Czy reprezentowaliście osobną listę wyborczą, panie pośle? Dziękuję bardzo za to pytanie, panie marszałku. To są ważne proceduralne sprawy. Pan marszałek w tej chwili stosuje podwójne standardy. My rzeczywiście startowaliśmy razem z Prawem i Sprawiedliwością, ale państwo startowali razem z PSL-em. I mają państwo dwóch marszałków. Koalicyjny Komitet Wyborczy i klub to jest zupełnie coś innego niż koło i startowanie z tej samej listy. Zapowiada się kolejny wspaniały spór prawny, panie pośle. Będziemy na ten temat długo i namiętnie dyskutować. Na razie Prezydium Sejmu stoi na takim stanowisku, na jakim stoi. Serdecznie, panie pośle, dziękuję. A teraz pan poseł Mariusz Błaszczak, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie pośle.
Wysoki Sejmie, panie marszałku, pan po raz kolejny łamie prawo, nie dopuszczając posłów do wykonywania swoich mandatów. Jest pan wykorzystywany przez Donalda Tuska niczym zderzak, ale to wcale pana nie usprawiedliwia, bo łamanie prawa prędzej czy później zostanie osądzone i odpowiedzialni za łamanie prawa poniosą konsekwencje tego. Słyszymy także z informacji medialnych, że przygotowywany jest zamach na Trybunał Konstytucyjny. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość złożyło 3 projekty uchwał Sejmu Rzeczypospolitej. Pierwszy projekt w sprawie obrony niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Drugi projekt w sprawie przestrzegania zasad wolności i sprawiedliwości wyrażonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I trzeci projekt w sprawie poszanowania praw człowieka oraz przestrzegania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce, gdyż poseł Mariusz Kamiński został poddany to torturą. W związku z tym domagam się zwołania Konwentu Seniorów, przerwy w obradach, zwołania Konwentu Seniorów i uzupełnienia porządku obrad o te 3 wspomniane projekty. I przestrzegam pana, że reżim 13 grudnia wiecznie trwał nie będzie. Dziękuję. Dziękuję. Moment. Dziękuję serdecznie. To był Mariusz Błaszczak w Sejmie. No, gorąca dyskusja trwa w sali plenarnej. My nie będziemy się kłócić z moim najbliższym gościem, Rafał Kwedoruk, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Jeżeli już będzie jakiś spór, to będzie to spór merytoryczny, niezwykła pyskówka, tak jak to się dzieje w Sejmie. Ale panie profesorze, to jakiś... Panie redaktorze, ja pana redaktora praktycznie nie słyszę. Słyszę tylko posła Mariusza Błaszczaka. Aha, dobrze, to zaraz naprawimy problem z dźwiękiem. Ja przypominam, że dzisiaj od rana gorąco w Sejmie, tam próba wejścia przez pana Błaszczak teraz jest na mównicy sejmowej, ale pan Mariusz Kamiński, pan Maciej Wąsik próbowali wedrzeć się dzisiaj do Sejmu. I o tym też zaczniemy naszą rozmowę, bo już chyba się dobrze słyszymy z panem profesorem. Jest okej, panie profesorze? Super. Już nie słyszy pan Błaszczaka, tylko słyszy pan Walczaka, to bardzo dobrze. I zacznijmy od tego oczywiście, co się w Sejmie dzieje, jako ludzie, którzy starają się w tych drobnych, wydawałoby się, sprawach widzieć szersze procesy, to od tego szturmu bym zaczął. W takim kontekście, czy tak jak pan obserwował to, co się wydarzyło rano, jak Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński próbowali wejść na teren Sejmu, no bo tak widać taką radykalizację w nich, że to więzienie, w którym przebywali 2 tygodnie, ewidentnie no, nie przysłużyło się ich takiemu parlamentarnemu zachowaniu. Strach pomyśleć, co by było, jakby tam siedzieli całe 2 lata. No i tak można się zastanawiać, czy czytając Herberta w więzieniu, można wyjść stamtąd niepoturbowanym i nie zradykalizowanym politycznie. Więc tak na tę sprawę spójrzmy, panie profesorze, trochę z przymrużeniem oka. No, skoro zaczęliśmy poetycko, to może przy tym pozostańmy. No, Prawo i Sprawiedliwość to swoiste okopy Świętej Trójcy prawicy, zepchnięte do politycznego narożnika, dramatycznie broniące swojego topiejącego stanu posiadania, ale wciąż stanu posiadania, który gwarantuje PiS-owi status jednej z 2 największych formacji w kraju. Czasami nawet z okopu Świętej Trójcy wyprowadzane są kontrataki, nie w nadziei na strategiczne pokonanie wroga i rozbicie jego sił, ale po to, by mobilizować obrońców, którzy mieliby wiele powodów, by zwątpić w powodzenie. Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory, które samo, u własnej zgubie zresztą, w olbrzymim stopniu przemieniało w swego rodzaju plebiscyt. A to oznaczało, że polityczny wymiar zwycięstwa rządzącej koalicji był dużo większy niż sama arytmetyka to wskazywała, że ona trzymała od wyborców swoisty carte blanche na działanie. Prawo i Sprawiedliwość w kontekście wyborów samorządowych, zawsze bardzo trudnych dla tej partii z wielu powodów, dużo trudniejszych niż wszelkie inne typy elekcji, próbuje utrzymać aktywność nie tylko jakby wyborców, bo ona się przejawia wszak głównie w samym dniu elekcji, ale aparatu partyjnego, bezpośredniego zaplecza Prawa i Sprawiedliwości. Polityka kocha personalia i stąd oparcie tej kampanii na kwestii
byłych szefów CBA, tak jak wcześniejsze próby, na przykład jeśli chodzi o kanały informacyjne telewizji publicznej i tak dalej, nie przyniosły żadnego poważniejszego politycznego rezultatu. I ten szturm raczej powinniśmy traktować jako jedną z form obrony resztek stanu posiadania, a nie usiłowanie doprowadzenia do jakiegoś zasadniczego przełomu polskiej polityce. Ja też tak się zastanawiam, bo docierają do nas kolejne informacje na temat tego, co się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości dzieje. A propos panów Kamińskiego i Wąsika. Wiemy, to już nie od dzisiaj wiemy, że obaj nie budzą szczególnego entuzjazmu wśród aparatu partyjnego. Tym bardziej nie budzą go, że krążą opowieści, jakoby mieli też podsłuchiwać własnych kolegów i koleżanki partyjne. Pegasus miał być stosowany wobec takich osób jak Marek Suski czy pan Henryk Kowalczyk, no ale też pan Mejza. Tam mówi się o tym, że 30 osób wśród miało się znaleźć. I tak się zastanawiam, tak jak taką psychologię partii politycznej teraz sobie, czy tego ugrupowania politycznego, środowiska politycznego, wejdźmy teraz w buty właśnie takiej psychologii. Jak to może na tych członków, których Jarosław Kaczyński próbuje jakoś zmobilizować, właśnie przykleić do tej partii, żeby się to wszystko nie rozeszło. Taka sytuacja, gdzie dwóch nielubianych polityków, którzy zaleźli za skórę pewnie nie jednemu innemu politykowi Prawa i Sprawiedliwości, bierze się na sztandary i próbuje z nich robić bohaterów. Do niedawna uchodzili za więźniów politycznych, dzisiaj są ofiarami tortur. Nie wiem, co będzie jutro w tej narracji, no ale to może budzić jakieś opory także w Prawie i Sprawiedliwości. Rzeczywiście styk służb specjalnych i polityki jest bardzo grząskim gruntem i wędrowanie po owych moczarach obarczone jest olbrzymim ryzykiem deficytu wiedzy faktograficznej. Służby specjalne nie są od tego, żeby mówić prawdę, nie są od tego, żeby kłamać, są od tego, żeby realizować zadania wyznaczone przez de facto w ostatecznej instancji polityków. Więc możemy tylko się zastanawiać, na ile źródłem tego typu informacji są politycy innych obozów niż prawica, na ile zaś jest to elementem wewnętrznych rozgrywek. Tak czy nie tak, w Prawie i Sprawiedliwości toczy się walka, a główna oś tej rywalizacji wewnętrznej dotyczy tego, nie tyle, kto będzie rządził w PiS-ie, ale kto będzie kontrolował proces wewnętrznych zmian, w tym wyboru nowego prezesa, oraz kto będzie miał jaki udział w władzach statutowych, gdy dojdzie do kongresu tej partii. Główne środowisko PiS-u, swoiste epicentrum tej partii, skupione wokół Jarosława Kaczyńskiego i dawnych działaczy PC, jest słabe jak nigdy politycznie od momentu powstania tej formacji, a grono pretendentów jest bardzo, bardzo liczne. Myślę, że raczej panowie Kamiński i Wąsik w całej tej walce będą wykorzystywani przez różne frakcje wewnątrz PiS-u, ich kasus, ich doświadczenie, bądź w wymiarze krytycznym, bądź apologetycznym. Natomiast to nie o nich ostatecznie będzie się ta walka wewnątrz PiS-u toczyła. Sądzę, Jarosław Kaczyński świadomie eksponuje tą kwestię, bardzo często spotykane w polityce wątki podkreślania własnej martyrologii mają wymusić jedność, stworzyć taki zero-jedynkowy w wymiarze moralnym czynnik identyfikacji, że nikt publicznie nie będzie mógł wystąpić przeciwko duetowi tych polityków, czyli de facto nie będzie mógł skrytykować w tej materii kierownictwa partii osłabionego i wyborami, i wydarzeniami powyborczymi. Wspomniał pan już w swojej poprzedniej wypowiedzi o zbliżających się wyborach samorządowych. No i przejdźmy do nich, bo to już ta bieżączka polityczna, która dzisiaj się dzieje, to już omówiliśmy, mam wrażenie. I teraz przejdźmy do tego, co nas czeka. Za dwa miesiące dokładnie, dzisiaj jest 7 kwietnia jest pierwsza tura wyborów samorządowych. Partie się do tej rozgrywki szykują. I zostawmy na moment Prawo i Sprawiedliwość, do tej partii za chwilę przejdziemy. Zacznijmy od Platformy Obywatelskiej. Ta informacja, która gruchnęła, jeśli dobrze pamiętam, to zeszły tydzień był, że oto Platforma Obywatelska nie idzie razem z Lewicą do tych wyborów, na co liczyła bardzo Lewica, no pokazała, że w tej koalicji 15 października, jak się określa sama, no są interesy partyjne, jednak to nie jest taki zwarty obóz, który tak
czasami próbują liderzy tej koalicji przedstawić. No i Donald Tusk, jak to Donald Tusk wybrał interes Platformy Obywatelskiej. Moja robocza teza jest taka, że chodziło Donaldowi Tuskowi po prostu, żeby w tych wyborach samorządowych wygrać. Pokazać, że Platforma Obywatelska samodzielnie jest w stanie pokonać Prawo i Sprawiedliwość. Nie potrzebuje do tego lewicy. No i to też dla takiego samopoczucia i Donalda Tuska, i dla morale w Platformie Obywatelskiej. Jak pan na to patrzy, to odtrącenie zalotów lewicy przez Donalda Tuska w kontekście tych wyborów samorządowych? Myślę, że nie tyle, że tu chodziło o zwycięstwo, albowiem jeśli chodzi o sejmiki województw, bo to o nie przede wszystkim chodzi. One są identyfikowane, jeśli chodzi o wybory komunalne, jako coś, co stanowi probierz polityki ogólnokrajowej na poziomie powiatów, rad miast, wyborów prezydenckich. Dochodzi do bardzo różnych, bardzo egzotycznych koalicji. Zresztą będą, jak sądzę, dziesiątki koalicji Platformy i Lewicy na niższych niż sejmiki szczeblach. Sojusz Platformy i Lewicy w zasadzie gwarantował temu komitetowi wyborczemu status największej formacji być może w każdym sejmiku w Polsce, a na pewno w zdecydowanej większości, ze szczególnym uwzględnieniem sejmików w Polsce zachodniej i północnej, na ziemiach odzyskanych, w Wielkopolsce, na Śląsku i tak dalej. Więc to Donald Tusk miałby w tym polityczny interes. Natomiast myślę, że raczej wiąże się to z bardziej długoterminowymi czynnikami. Widać, że to nie lewica, a trzecia droga będzie głównym frontującym wewnątrz koalicji, co wynika z tego, że trzecia droga musi się jakoś odróżnić od Platformy. W żadnym systemie partyjnym nie mogą istnieć na dłuższą metę dwie partie o takim samym niemal programie adresowane do podobnych wyborców. Na przykład było z Platformą i Nowoczesną, tylko kwestią czasu, która jest z tych partii, już to było jasne, że raczej będzie to Platforma, stanie się hegemonem i de facto wchłonie tę drugą. Więc ludowcy i tym bardziej eklektyczna partia Szymona Hołowni, choć identyfikująca się jako liberalna, muszą szukać takiej różnicy. Wreszcie także w miarę narastania owych odmienności Szymon Hołownia jako na przykład kandydat na prezydenta konkurujący z kandydatem Platformy Obywatelskiej, pewnie Rafałem Trzaskowskim, który będzie miał zwarte poparcie ze strony elektoratu i Platformy, i Lewicy, i będzie faworytem wyboru. Szymon Hołownia nie będzie mógł znaleźć nowych wyborców po liberalnej i lewicowej stronie. Będzie musiał ich szukać po stronie prawicy. I nie godząc się na sojusz z lewicą, jak sądzę, Donald Tusk świadomie dąży raczej do pewnego osłabienia lewicy, mówiąc w skrócie, do zamknięcia jednego z potencjalnych frontów. Do tego, by lewica zajęta problemami wewnętrznymi nie mogła się angażować na przykład w dość egzotyczny mariaż z trzecią drogą w konkurencji wewnętrznej względem Platformy. A tak osłabiona lewica na listach Platformy, tak jak to zresztą było i w ostatnich wyborach, będzie zapewne nieco rozpoznawalnych twarzy lewicy, spowoduje, że ta formacja na jakiś czas będzie musiała bardziej zająć się sobą, zadowalając się poziomem wpływów w rządzie i unikając rozgrywek wewnętrznych, których nie miałaby perspektyw większych sukcesów. No właśnie tak się zastanawiam, czy to jest tak, bo widzieliśmy to już w kampanii wyborczej do wyborów parlamentarnych, że Donald Tusk na te pole gry lewicy bardzo ochoczo wchodzi i te postulaty socjaldemokratyczne, takie klasyczne, ekonomiczno-społeczne, plus te kwestie kulturowe kojarzone dzisiaj głównie z lewicą, on bardzo chętnie po te postulaty sięgał. Dziś też popatrzymy na niektórych polityków Koalicji Obywatelskiej i oni też jakby przejęli narrację wielu w tych obszarach. I to jest też chyba sygnał, że to, o czym pan mówił, że jest taka próba przejęcia tego elektoratu lewicowego, który jest takim w tych zbiorach lewicy i Koalicji Obywatelskiej, jest zbiorem wspólnym. Po prostu jest dość spora grupa wyborców, którzy możemy sobie wyobrazić ich jako i wyborców lewicy, jako Koalicji Obywatelskiej. No i tą koalicja, wykorzystując swoją siłę, tą wielkość tej formacji, będzie chciała po prostu odciąć tlen w pewnym sensie lewicy. Tak to trzeba patrzeć. Jeśli spojrzymy na wybory do sejmików województw, to nie są one tożsame z tym, jak wygląda ordynacja wyborcza, gdy wybieramy sejm.
W istocie każdy sejmik to są odrębne wybory. Można zawierać zupełnie inne koalicje w poszczególnych województwach. Natomiast tym, co w kontekście relacji pomiędzy Platformą a Lewicą jest szczególnie istotne, to fakt, że faktycznie realny próg wyborczy w wyborach do sejmików jest wyższy niż owe sejmowe 5%. Lewica w ogóle zawdzięcza swoje przetrwanie w polityce, gdy znalazła się w krótkim pozaparlamentarnym interludium właśnie wyborom samorządowym, gdy w poprzedniej elekcji sejmików jeszcze jako Sojusz Lewicy Demokratycznej uzyskała ponad 6% głosów, ponad milion głosów, mimo że była poza parlamentem, no co pokazało jej siłę i to, że jej powrót do parlamentu jest kwestią czasu. W chwili obecnej, w chwili nasilonej bipolaryzacji polskiej polityki, w chwili, gdy nieokreślony do końca ideowo Komitet Szymona Hołowni i Ludowców pozyskał niektórych zwolenników Platformy Obywatelskiej, Lewicy może być trudniej niż w poprzednich wyborach do sejmików. No być pewnym nawet niewielkiej, ale zauważalnej politycznie i statystycznie reprezentacji. I myślę, że na ten odruch Donald Tusk liczy, jeśli chodzi o wyborców. To znaczy na odruch głosowania na silniejszego, nawet jeśli dany wyborca niekoniecznie z ową silniejszą formacją się utożsamia. Przepływy wyborców pomiędzy Platformą a Lewicą od 2005 roku są jednym z najważniejszych czynników reżyserujących polską politykę i wyniki poszczególnych elekcji. Politycy Lewicy, jak sądzę, rozumieli to, że nadchodzące wybory będą dla nich dużo bardziej skomplikowane niż poprzednie, mimo że są teraz w rządzie, w Sejmie i tak dalej, i stąd większa otwartość niż wcześniej na taką koalicję. Mówiąc inaczej, Lewicy troszkę trudniej będzie się odróżnić od Platformy niż niegdyś. Wynika to także ze struktury elektoratu Lewicy. Tradycyjni wyborcy SLD, no, którzy ze względów demograficznych nie przybywa, to wyborcy, którzy w takiej warstwie symbolicznej byli bardzo krytyczni ze względów historycznych wobec prawicy i bez skrupułów głosowali, mimo pewnego dystansu ideowego, na Platformę Obywatelską. Natomiast młodsze pokolenie zwolenników Lewicy to siłą rzeczy generacja, która w wyborach samorządowych pojawi się trochę mniej licznie niż w wyborach sejmowych czy prezydenckich, która jest bardziej antyklerykalna i w tym sensie zapewne kierownictwo Platformy było świadome, że ten typ wyborców i tak niby był łatwy do pozyskania, nawet przy tych zwrotach w lewą stronę w kwestiach obyczajowych Platformy Obywatelskiej. Ja też tak słucham trochę wewnątrz tego, co mówi się w Lewicy, w środowiskach, które otaczają te formacje. No i tam jest trochę takie poczucie, że za mało się ono odróżnia, rzeczywiście, tak jak wspomniał, od Platformy Obywatelskiej, że jest zbyt spolegliwe wobec Donalda Tuska. No i jest takie zapotrzebowanie, żeby jednak pokazać się jako samodzielny byt polityczny. Pan mówi, że to będzie bardzo trudne, ale czy to nie jest po tej otrzymaniu tej czarnej polewki od Donalda Tuska w tych wyborach, to nie jest sygnał, że czas najwyższy to dla Lewicy zrobić, no bo po prostu oprócz tego wewnętrznego przymusu, którym jest to niezadowolenie tych dołów partyjnych, no jest jednak też taka kwestia strategiczna i przetrwania po prostu formacji na scenie politycznej. Będzie to bardzo trudne, dlatego że polska polityka i podziały wciąż są determinowane przez 15 października i całą pragenezę ostatnich wyborów. W dalszym ciągu będzie to jakaś forma plebiscytu nad PiS-em, zwłaszcza że PiS w ostatnich wyborach samorządowych pozyskał, jak na możliwości tej partii, rekordowe poparcie i realną władzę na wielu poziomach. Będzie to trudne także ze względów strukturalnych. Mówiąc w skrócie, polskie podziały w olbrzymim stopniu w społeczeństwie dokonały się wedle osi wyborcy egalitarni i konserwatywni, a w każdym razie niechętni radykalnej agendzie emancypacyjnej po jednej stronie, często po prostu niezainteresowani innymi niż społeczno-ekonomiczne problemami, a po drugiej stronie elektorat integralnie liberalny w kwestiach światopoglądowych, ewentualnie neutralny w tej materii i raczej rynkowy niż nastawiony na istotną redystrybucyjną rolę państwa czy samorządu lokalnego. Tak w olbrzymim stopniu
wygląda polityka w takich państwach jak Turcja, Izrael, niektóre kraje Ameryki Łacińskiej, gdzie na przykład klasyczne partie socjaldemokratyczne paradoksalnie są elementami konserwatywno-liberalnych, proamerykańskich koalicji, a partie lewicowe wyrastają z różnych ruchów społecznych, indygenicznych, jak w Boliwii czy Ekwadorze, tak jak w Argentynie, gdzie główny nurt lewicy wyrasta z chrześcijańskiej demokracji, bo formalnie peronizm nawet w swojej lewicującej wersji był z tym związany. Więc na tym polega trochę dylemat lewicy, to znaczy takie gwałtowne odróżnienie się od Platformy Obywatelskiej w kwestiach społeczno-ekonomicznych jeszcze na razie trafiać będzie w pewnego rodzaju społeczną próżnię, zwłaszcza, że nawet tradycyjni wyborcy SLD, choć pod wieloma względami silnie propaństwowi, nie należeli nigdy do najbiedniejszych. Nawet jeśli bardzo licznie mieszkali w mniej zamożnych czy średnio zamożnych regionach kraju, prawda, w miastach typu Częstochowa, miasta Zagłębia Dąbrowskiego, Świnoujście, Chełm czy Koszalin z Kołobrzegiem, to jednak na przykład często byli to emerytowani wojskowi, urzędnicy czy nauczyciele o dość stabilnych dochodach. Odróżnienie się w kwestiach obyczajowych jest oczywiście jakimś pomysłem i na tym lewica korzystała w ostatnich obu kampaniach wyborczych, pokazując swoją konsekwencję na tle Platformy Obywatelskiej w takim podejściu antyklerykalnym, między innymi w kwestii aborcji. Natomiast w wyborach samorządowych ten kontekst niekoniecznie jest na pierwszym miejscu. Problem też polega na tym, że wyborcy mogą być mocno zdezorientowani. W poprzednich wyborach to się lewicy udało jakoś ominąć, teraz będzie trochę trudniej. To znaczy na przykład do Rady Miasta czy do Rady Powiatu Platforma będzie razem z lewicą, a do sejmików już nie. A więc będzie to oczywiście bardzo, bardzo ciekawy proces. I jeśli lewica nie powtórzy przynajmniej poprzedniego wyniku, to pewnie należy się tam spodziewać jakichś wewnętrznych rozstrzygnięć, zmian personalnych, także jakichś korekt programowych. Porozmawialiśmy o problemach lewicy, wróćmy do problemów Prawa i Sprawiedliwości. No, chyba dobrym takim wskaźnikiem, jak trudne będą te wybory, jest to, o czym mówią lokalni działacze polityczni gdzieś w całej Polsce, którzy wskazują, że politycy Prawa i Sprawiedliwości szykujący się do tych wyborów, no, rejestrują komitety wyborcze bez szyldu partyjnego, gdzieś chowają sztandar Prawa i Sprawiedliwości do szafy, no i próbują w ten sposób oszukać, jak mówią ci lokalni politycy wyborców. Rzeczywiście to jedyny ratunek często dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tam oczywiście, gdzie te poparcie jest niższe niż w tych matecznikach Prawa i Sprawiedliwości, byśmy powiedzieli. Czy rzeczywiście z szyldem Prawa i Sprawiedliwości dziś w tych wyborach Prawo i Sprawiedliwość skazane jest po prostu na zagładę? No może na zagładę to nie, ale w każdym razie na utratę większości swojego stanu posiadania. Jeśli chodzi o sejmiki województw, w skrajnym przypadku może dojść do utraty władzy we wszystkich spośród sejmików. PiS w olbrzymim stopniu był identyfikowany jako partia zorientowana na kwestie państwowe. Chętnie posługiwał się retoryką patriotyczną, narodową, bogojczyźnianą. No a wybory samorządowe niekoniecznie z tym wyłącznie się mogą kojarzyć. I wszystkie elekcje samorządowe, odkąd PiS istnieje, pokazywały, że ta formacja w nich radzi sobie słabiej niż w wyborach sejmowo-senackich i prezydenckich czy europejskich. Część wyborców prawicy oddaje wtedy głos na Polskie Stronnictwo Ludowe, które mimo słabości ogólnokrajowej, no lokalnie jest wciąż potęgą. Zapewne ludowcy bardzo liczą na odzyskanie swoich sztandarowych sejmików, to znaczy lubelskiego i szczególnie świętokrzyskiego. Część wyborców PiS-u oddawała głosy na liczne komitety lokalne, czasami trochę pozapartyjne, czasami w istocie będące zakamuflowaną formą którejś z partii politycznych, czy de facto jakoś regionalną, bo i takie występują quasi partią polityczną. I prawdziwe rozliczenia w Prawie i Sprawiedliwości nastąpią po tych wyborach, bo to, że one będą porażką PiS-u, jest zupełnie jasne. Utrata twardej, realnej władzy partii, która była oparta na zasobach publicznych i państwowych i po części samorządowych, no będzie wstrząsem dla tej formacji. Śmiem twierdzić, że realnie w wymiarze wewnątrzorganizacyjnym, większym nawet niż 15
października. No właśnie, panie profesorze, przepraszam, to może bym dopytał. Właśnie ta kwestia jest dosyć interesująca, no bo wiadomo, no, po przegranych wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość straciło wpływ na bardzo wiele instytucji, które ten lud pisowski no, karmiły. Wiemy, że w samorządach jest jeszcze więcej miejsc, gdzie można działaczy partyjnych, ich rodziny, ich przyjaciół, ten szeroko pojęty aktyw partyjny po prostu utrzymać. Dziś tracąc te wpływy, no to siłą rzeczy no, takie tendencje separatystyczne może nie, ale po prostu będą liczne odejścia z tej partii po prostu. No bo nagle się okaże, że wielu polityków, którzy przez te 8 lat dołączali do Prawa i Sprawiedliwości, licząc na to, że coś się z tego pańskiego stołu skapnie dla nich, no to okaże się, że tego już nie ma. No i być może tak wszyscy kpią z tego Jarosława Kaczyńskiego, że tak się okopuje w tym jądrze partyjnym, idzie w radykalizm, ale może to jest zdrowy odruch, bo wie, że po prostu te boki za chwilę odpadną i nie ma co na nie się orientować. Prawo i Sprawiedliwość płaci tu jeszcze dodatkową cenę za deficyt zdolności koalicyjnych. Bo nawet z tym osłabionym poparciem ta formacja, gdyby dysponowała taką zdolnością, to mogłaby dużo częściej niż to się dzieje do tej pory w różnych samorządach zawierać koalicję. PiS płaci cenę za to, że nigdy nie wypracował strategii wobec ludowców, błąkając się pomiędzy frontalnymi atakami mającymi na celu w zasadzie zepchnięcie PSL-u na totalny margines polskiej polityki, a jakimiś ukłonami w stronę tej formacji. Jaki sens miały na przykład personalne ataki na Waldemara Pawlaka, bardzo pragmatycznego polityka, trudno z dzisiejszej perspektywy zrozumieć. Konfederacja nie ma większego znaczenia w kontekście sejmików i samorządu, natomiast też PiS nigdy nie wypracował tutaj strategii. No także wobec Lewicy, która oczywiście dzieli symbolicznie wszystko, no ale w takim wymiarze pragmatyczno-codziennym PiS płaci cenę za absurdy dekomunizacji i lustracji ćwierć wieku prawie po zmianie systemu, co stworzyło barierę nie do przekroczenia. Warto do tego dodać, że zagrożeniem dla PiS-u będzie trzecia droga. Jeśli ktoś nie rozumie, dlaczego tak wiele gestów w stronę prawicy jest wykonywanych teraz przez polityków PSL-u i w ogóle trzeciej drogi, to wynika z nadziei nie tylko na stopniowe pozyskiwanie części wyborców prawicy, tych miejsc deklarowanych, ale także na to, że lokalne struktury PiS-u, widząc, że ta partia nie będzie miała szansy powrotu do władzy w skali kraju w kolejnych wyborach sejmowych, nie będzie miała szansy na rządzenie w danym regionie, być może nigdy w dającym się określić horyzoncie, będzie pragmatycznie mogło orientować się na przyszłość swoją własną, a nie na przyszłość prawicy i szukać jakiegoś kontaktu z większym partnerem, tak jak paradoksalnie czasami działo się to ze strukturami Polskiego Stronnictwa Ludowego na niskich szczeblach w ostatnich 8 latach. Natomiast jeśli chodzi o PiS, oczywiście zupełnie zgadzam się z diagnozą pana redaktora, troszeczkę to przypomina rok 2011, wtedy Prawo i Sprawiedliwość wiedziało, że przegra sromotnie wybory do Sejmu i wbrew standardom kampanii wyborczej, gdzie wielka partia, jedna z dwóch największych, powinna poszukiwać nowych wyborców, PiS zamykał się w sobie, stawał się hermetyczny, radykalizował przekaz, bipolaryzował, wiedząc, że po przegranych wyborach będą próby rozłamów. I tą rozgrywkę Jarosław Kaczyński wygrał do zera z Zbigniewem Ziobrą. Zapomniano już, formacja Polska jest najważniejsza. Osłabiony PiS przetrwał i zaczął reformy wewnętrzne. Myślę, że Jarosław Kaczyński próbuje powtórzyć ten manewr nawet za cenę odejścia olbrzymiej części wyborców, nawet za cenę odejścia wielu działaczy i struktur lokalnych. Będzie próbował uratować zwartą ogólnokrajową formację, licząc na to, że mając obiektywne źródła, problemy rządu, które nastąpią zapewne za rok czy dwa, plus powrót Donalda Trumpa do władzy, co jest coraz bardziej realne, uczyni PiS trochę bardziej atrakcyjnym w polskiej polityce mimo utraty poparcia, pozwoli stopniowo budować zdolność koalicyjną i utrzymywać przy sobie przynajmniej trzon elektoratu. No i na koniec, panie profesorze, bo już skoro pan to wywołał, to ja muszę zapytać. 2011 wspomniał pan o tej secesji Zbigniewa Ziobry, tej secesji Polski jest najważniejsza. To pytanie, czy teraz po tych, być może nie po samorządowych, chociaż mówi pan, że to będzie taki moment rozliczenia, ale być może po tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, które też przed nami za kilka miesięcy, pana zdaniem może dojść do takiego otwartego rzucenia rękawicy Jarosławowi Kaczyńskiemu, podobnie jak było to 13 lat temu, że
już nie knucie po korytarzach, po gabinetach, tylko otwarte powiedzenie, że ta partia się do niczego nie nadaje, musimy z niej wyjść, próby wyprowadzenia jakiejś jednej czy drugiej frakcji z Prawa i Sprawiedliwości nastąpią, taka dekompozycja się dokona, czy jednak to też już jest tak poturbowana partia, tak poturbowani politycy, że nie mają tyle śmiałości, żeby iść na swoje? Owa martyrologia, o której wcześniej była mowa, ma być właśnie instrumentem zabezpieczenia PiS-u przed tego typu odejściami. Gdyby ktoś próbował samodzielnej drogi, to będzie trafiał w polityczną próżnię. Nie ma miejsca pomiędzy PiS-em a oponentami. Zapewne to miejsce będzie próbowała zagospodarować trzecia droga, ale to raczej będzie kwestia lat w takim strategicznym wymiarze, a nie tygodni czy miesięcy. Więc pod tym względem możemy spodziewać się różnych ruchów sprawiających wrażenie odśrodkowych, ale jak sądzę, jednak celem frondystów nie będzie pełne zerwanie, ale zwiększenie wpływów w obrębie Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo trudno będzie partii opartej o zasoby publiczne nagle budować od zupełnego zera formacje w oparciu około parlamentarne. To będzie raczej walka o topniejące zasoby dużej formacji politycznej. Pretendentów widać, Mateusz Morawiecki ze swoim zapleczem i grupy młodych działaczy PiS-u w sposób mniej lub bardziej jawny i środowisko byłego ministra sprawiedliwości, które może uważać się za jednego z triumfatorów sytuacji w PiS-ie, ponieważ ono utrzymało jakby skalę wpływów wewnątrz klubu parlamentarnego po ostatnich wyborach, być może także Beata Szydło i zaplecze. No, ośrodek prezydencki zgłosił jednoznacznie akces takiej walki. Wciąż istnieje wspomniane środowisko dawnego porozumienia Centrum, więc oczywiście nad prawicą będzie wisiał cień Konwentu Świętej Katarzyny i sporów personalnych, ideologicznych w stylu lat 90., ale myślę jednak, że jeśli ktoś rzeczywiście zbiorowo będzie próbował wyjść z PiS-u, to tylko wtedy, kiedy będzie miał coś zagwarantowane, powiedzmy ze strony trzeciej drogi. Warto dodać jeszcze jedną okoliczność do tego, mianowicie równie duży kryzys, o ile nie większy, będzie czekał Konfederację, która choć ma solidne poparcie sondażowe, ogólnokrajowe, to w wyborach samorządowych będzie jej bardzo, bardzo ciężko. To też może stworzyć kolejny podmiot na prawicy, który będzie być może patrzył na niektóre środowiska z wnętrza PiS-u z nadzieją na współpracę. A mówił to profesor Rafał Chwedoruk, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję panie profesorze, że udało się znaleźć czas. Dziękuję bardzo. Życzymy powrotu do zdrowia, bo wiemy, że tam okres jest nie najlepszy. Po raz pierwszy od dawna profesor Chwedoruk komentował dla państwa rzeczywistość, więc bardzo cieszymy się, żeby pan profesor z nami. Ale nie żegnamy się, bo jeszcze zaglądamy do Sejmu. Tam jest moja szanowna koleżanka Agnieszka Zelek, która śledzi to, co dzieje się od rana w polskim Sejmie, na wiejskiej, no, dantejskie sceny o poranku. Jak to, Agnieszka, wygląda z wnętrza Sejmu? Powiedzieliśmy te próby wdarcia się. No one, nie wiem, chyba się nie zakończyły, tak jak patrzyłem, raczej marnie. Jak to wygląda tam wewnątrz? Czy jakieś próby przemycenia byłych posłów, jak niektórzy twierdzą, a niektórzy twierdzą posłów Prawa i Sprawiedliwości, pana Kamińskiego i pana Wąsika, się dokonują, czy nie? Czy tam jest święty spokój, a wszystko, co najgorsze, dzieje się po prostu przed gmachem Sejmu? No, w tym momencie wszystko to, co zadziać się miało, już się właściwie zadziało, ponieważ tak jak wcześniej zresztą panowie Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zapowiadali w mediach, tak dzisiaj około godziny 9:00 tuż przy wejściu do Sejmu, przy pomniku Armii Krajowej panowie się pojawili. Zebrali się razem z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości, z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele. No i właśnie razem z parlamentarzystami PiS-u próbowali do tego Sejmu wejść. No niestety na drodze stanęła im Straż Marszałkowska, która obydwóch panów odsyłała do biura przepustek, ponieważ jako byli posłowie oczywiście mają prawo wejść na teren Sejmu, ale nie na salę plenarną. Mogą jedynie obserwować, mogą jedynie pojawić się na galerii, natomiast nie mogą brać udziału w głosowaniach. Zresztą ich karty do głosowania, jak doskonale wiemy, nie działają. Więc tak jak mówiłam wcześniej, panowie próbowali dostać się do Sejmu.
doszło do przepychanek z tłumu parlamentarzystów PiS-u. Padały nawet takie okrzyki jak jazda panowie. W pewnym momencie doszło nawet do rękoczynów pomiędzy parlamentarzystami PiS-u a Strażą Marszałkowską, co zakończyło się tym, że Straż Marszałkowska po prostu zatrzasnęła drzwi przed nosem zarówno panów Kamińskiego i Wąsika, jak i dziennikarzy, jak i parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. No i niestety dla obu panów musieli oni opuścić teren Sejmu. Obydwoje wsiedli do samochodów. Zanim jednak odjechali, zapowiedzieli, że jeszcze dzisiaj tutaj na terenie Sejmu się pojawią i na pewno ponownie spróbują do tego Sejmu wejść. No, czy tak się wydarzy, zobaczymy. Jarosław Kaczyński krótko po tym incydencie wrócił na salę obrad. Mówił o całkowitym bezprawiu związanym z tym, że jego zdaniem dalej legalnie sprawującym mandat posłom, panom Kamińskiemu i Wąsikowi, no, nie dopuszcza się ich do sprawowania tego mandatu. Natomiast Sejm wrócił do regularnej pracy, ponieważ dzisiaj bardzo wiele ważnych projektów, w tym między innymi projekt rządowy dotyczący dalszej pomocy Ukraińcom, czy projekt obywatelski dotyczący tak zwanej renty wdowiej. Także my pozostajemy w Sejmie i cały czas obserwujemy, czy faktycznie panowie Wąsik i Kamiński spełnią swoje obietnice i tak jak zapowiedzieli, tutaj jeszcze dzisiaj do Sejmu powrócą. No tak, no, szykuje się rzeczywiście dogrywka, jakiś sequel tego, co widzieliśmy rano. Zobaczymy, czy rzeczywiście się panowie będą chcieli wedrzeć, czy im się to uda. Agnieszka Zelek, moja koleżanka redakcyjna, czeka na obu panów, śledzi to, co dzieje się w Sejmie. Będzie państwu też opowiadać o tym. Proszę śledzić nasz kanał na YouTubie, bo tam jej się też relacje będą pojawiać z Sejmu. Agnieszka, bardzo dziękuję. Ja państwu też dziękuję za obecność, za bycie z nami, słuchanie naszych analiz tu z naszymi gośćmi, naszych relacji, naszej reporterki. Bardzo państwu dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia już wkrótce, miłego dnia.